Strefa Hanasa się kłania, prosto Starczyński Arena Wrocław, a dzisiaj kolejny odcinek o koszykówce młodzieżowej i o sędziowaniu w tej koszykówce, ale też o sędziowaniu ogólnie w Polsce czy w NBA. Ze mną jest dzisiaj Piotr Gliniak, trener WKK Wrocław. Witam serdecznie. Witam. Srebrny medalista, trener drugiej ligi WKK Wrocław oraz Jakub Zamojski, sędzia w Polsce, w Eurolidze, międzynarodowy sędzia. Witam cię serdecznie. Witam. Rozmowy z tobą zawsze dodają dużo do inteligencji na pewno. Jakby, jak ty mówisz, to wszyscy od razu jesteśmy mądrzejsi obok, nie? Ale wiesz, dużo się nauczyłem przy tobie i ta nie twoja, tylko wasza praca jest bardzo trudna. Będziemy dzisiaj o tym mówić. Zanim zaczniemy, oczywiście obowiązki wobec partnerów. Aplikacja SERV to aplikacja bezpieczeństwa, dzięki której dowiecie się, jak pomagać ludziom podczas różnych zdarzeń. Dzisiaj kolejny film z boiska, z parkietów. Pozycja boczna. Ja w roli, powiedzmy, główny jako ratujący. Panie Adamie, poprosimy. Praise the wear i koszulka dla was. Panowie, jedna rzecz muszę wyjaśnić też kibicom. Kibice dostali taką koszulkę, streetball fucking shit, ale jest streetball. I to jest rzeczywiście, miała być limitowana edycja. I takie koszulki wy dzisiaj dostaniecie, ale to dla ciebie będzie jeszcze ja Jordan. Ty piczka, na pewno dostaniesz ją ode mnie, natomiast może takie koszulki dla was. Są, Kuba, chcesz Elkę? Może być. Wspaniała reklama, Fraser. Wspaniała reklama, to jest naprawdę limitowana edycja. Streetball fucking shit. Ale pasuje do tej drugiej linijki. Tak? Co? Fucking shit jest dobre, nie? To możesz tam, nie wiem, markerem czy czymś zrobisz. Już myślę, że naprawiony błąd jest albo będzie. Dlaczego nie ma ja Jordan? Bo jest magazyn przenoszony i dostałem taką informację, że dzisiaj tego nie będzie. Dobrze, że jesteś z Wrocławia, to na pewno ją dostaniesz to osobiście. Obiecałeś na wizji. Osobiście ci ją wręczę. Secret Spy to detektyw, który pomoże wam rozwiązać różne sytuacje. Takie jak, ostatnio mówiłem, że można tam żonę, męża, klasyka śledzić i tak dalej, środowisko młodzieży, ale na przykład może nasz detektyw odzyskać dług przeterminowany. Sądy są strasznie zasypane sprawami, trzeba długo czekać, a detektyw ten, o którym mówię, jest w stanie taką rzecz załatwić, albo ktoś, komu zalega właśnie pieniążek. Więc w opisie tego filmu znajdziecie dokładne dane do kontaktu. Zachęcamy. Potrzebowaliście takiej usługi kiedyś? Albo usłyszeliście, że ktoś korzystał? Piotrek? Nie. Nie potrzebowałem na szczęście, ale... A może ty byłeś śledzony na przykład, co? Może, ale tego nikt nie wie. A propos sędziów, to nie chcę teraz rzucać wątku, bo jest taka tendencja rzeczywiście takiej nagonki trochę, prawda? Stwierdzisz? Tak to też odbierasz? Przynajmniej w NBA. Tak, no NBA ma ewidentnie jakiś problem, natomiast generalnie no chyba wszędzie, na całym świecie mamy problem z takim złym obrazem sędziów. Ale to będziemy sobie dalej gadać. Sports Medic, naprawiamy zdrowie w Centrum Medycznym i EPU Flor, globalny dostawca nawierzchni sportowych, rekreacyjnych i przemysłowych. Firma, która po prostu zajmuje się boiskami. Pan Adam już pewnie puścił film. Do koszykówki wykonanej ze specjalnych materiałów. Jak film leci, to ja sobie tutaj przeczytam, możecie się napić dokładnie. EPU Flor jest globalnym dostawcą nawierzchni sportowych, rekreacyjnych i przemysłowych. Oferuje nawierzchnie modułowe Enlio, kosze amerykańskich marek Gorilla i Goliath oraz maszyny rzutowe Dr. Dish. Z takich maszyn
nawierzchni i koszy korzysta Adam Waczyński, który zamontował sobie w Hiszpanii właśnie od tej firmy taki sprzęt. Jak chcecie, napiszcie do EpuFlor, wszystko znajdziecie w opisie tego filmu. Ostatnia rzecz, obóz. Panie Adamie, obóz, mój obóz z moją żoną organizowany w Polanie Jakuszyckiej. Zwolniło się jedno miejsce na pierwszym terminie. Pierwszy to jest lipiec do 8 lipca. Jest jeden pokój, można się zgłaszać, a na drugi termin od 8 do 15 lipca jest jeszcze 6 miejsc, 6 pokojów. Tak naprawdę nie muszą być to rodziny, może być to tych trzech kumpli, dwóch kumpli, którzy chcą pojechać ze sobą, pograć w kosza i miło spędzić czas. Wszystkie informacje obóz.hanas@gmail.com. To wszystko z tych ogłoszeń parafialnych. Dzisiaj porozmawiamy o tej koszykówce młodzieżowej i o sędziowaniu. I Piotrek, zacznę sobie od ciebie. Od tego sezonu zostałeś zatrudniony w UKK Wrocław jako trener przy U19 i przy drugiej lidze. Zgadza się? Dokładnie tak. Opowiedz w ogóle o tym sezonie, jak do momentu właśnie zdobycia srebrnego medalu. Wiesz co, to tak, że po skończyłem sezon w Oleśnicy i zostałem bez pracy. Gdzieś tam rozpuściłem Wici. No i po jakimś czasie odezwał się pan Kölner z propozycją spotkania. Spotkaliśmy się z panem Kölnerem, z panem Kilianem i z Tomkiem Jedbalskim, koordynatorem, który w WKK ogarnia wszystko. No i przedstawili mi swój pomysł na ten sezon, właściwie na dwa sezony, żeby wziąć chłopców w U19 i wziąć drugą ligę, gdzie zadaniem było ogrywanie młodych chłopaków w drugiej lidze, bez żadnej presji na wynik, bez żadnej presji nawet utrzymania, że spokojnie mógłbym się nie utrzymać, spać. Ważne, żeby młodzi grali. No i generalnie bardzo szybko się dogadaliśmy. Właściwie w ten sam dzień i powiem szczerze, że to mnie zaskoczyło, bo to było miłe, tak, że mnie chcą i że dogadaliśmy się właściwie w ciągu jednego spotkania i tak już zostało. Jesteś bardzo w środowisku chwalony za to, jak uruchomiłeś, z tego co się dowiedziałem, młodych zawodników, zresztą widzę Asza Olu, tak, dobrze mówię, na przykład czy syna Tomka Zabłockiego, czy Walczaka Kubiaka. Z tego, co się dowiedziałem, dałeś zadania konkretne i uruchomiłeś tych chłopaków. Taki był twój cel, czy to jakoś, nie wiem, naturalnie przyszło? Znaczy, wiesz co, jeżeli na początku było powiedziane, że masz ich uruchomić i mają grać i nie masz presji wyniku, to jest dużo, dużo prościej, tak? Bo jeżeli ci prezes mówi, że nie musisz się utrzymać, tylko oni mają grać, więc no to jest okej. Okay. Nie ukrywam, że po 8 latach wróciłem do WKK i ta młodzież jest całkiem inna. Dużo było rozmów z nimi, dużo trzeba było. Ja się dużo nauczyłem, tak? Przede wszystkim. A co to znaczy inna? Inna. Oprócz tego, że. Wiesz co, no, w tym jest cały czas, nie? Inna pod tym względem, że trzeba było dużo im tłumaczyć na zasadzie, że nawet jak coś zrobili źle, to nie jest nie wiadomo co takiego, nie? Że mogą popełniać błędy, że spotkałem się z czymś takim, że na meczu podczas zmiany, gdzie schodzili chłopcy na zmianę z boiska, pierwsze pytanie było, co zrobiłem źle? A ja mówię, no nic. No to czemu schodzę? Ja mówię, no kurde. I to było takie, to było dla mnie zaskoczenie. I bardzo dużo. Kto był wcześniej trenerem? Bo wiesz co, nie myślę, że nie dlatego, bo to większość tak, nie? Na zasadzie, co zrobiłem źle, że muszę usiąść na ławce. I bardzo długo mi zajęło tłumaczenie, że no nic, no po prostu taka jest koncepcja trenera. Chcę, żebyś zagrał później, chcę uruchomić kogoś innego. W tym momencie myślę o czymś innym i tyle. Wcale nie musiałeś nic zrobić źle, żeby usiąść na ławce, nie? Bo to też jest dobre, bo oni by chcieli cały czas grać. To wolę takiego zawodnika, który, wiesz, schodzi, zdenerwowany, że schodzi, bo chciałby grać, niż dla takiego, który, no dobra, no siedzę. To jest tak jak z dziećmi. Kto chce grać? I podnoszą ręce ci, co chcą grać, a niektórzy nie chcą, bo się boją, bo nie wiem. I to było takie główne zaskoczenie, tłumaczenie im, ale no, tu musiałem się rozwinąć trochę, dlaczego tak to wygląda, bo jak trenowałem w Oleśnicy dzieciaki, tam trenowała moja córka, Zosia, która gra w basket. I jako trener, rodzic, to wszystko musiało być idealnie. I to dziecko nie mogło popełniać błędów. I potem jak poszło do Ślęzy Wrocław, no to ona grała super, bezbłędnie, ale nic ponadto, bo wiesz, każda próba zagrania czegoś innego by się kojarzyła z tym, że zrobi błąd i będzie zrybka od trenera, czyli tam gdzieś ode mnie, nie? I to było mega doświadczenie dla mnie jako trenera, jako ojca,
że ci chłopcy mają prawo popełniać błędy. Tak, w Ekstraklasie goście popełniają błędy, którzy zarabiają pieniądze i to jest ich praca, a dlaczego ci chłopcy na początku nie mogą popełniać błędy? Ja mówię, rzucisz? Rzucaj. Nie trafisz? Trudno. No to nie trafisz, no ale jak nie rzucisz, to na pewno nie trafisz, nie? I wydaje mi się, że dużo dałem im kredytu zaufania, dostali ode mnie i dużo rozmów, tak? Że trzeba z tymi dzieciakami dużo rozmawiać jednak, bo kiedyś tam się, wiesz, powiedziało, ma być zrobione i tyle, a teraz trzeba im dużo tłumaczyć, dużo rozmawiać i myślę, że to przyniosło efekty. I miło się słucha, bo też nie będę ukrywał, że gdzieś tam na mistrzostwach też dużo trenerów mówiło, że fajnie to wygląda, że fajnie chłopcy grają, że potrafią rzucić, że potrafią minąć i że im się pozwala na to i to jest miłe, no ale na tym chyba to polega, żeby oni gdzieś tam potem grali, nie? To tam potem wrócisz do tych pytań. Super. Tak, no będziesz się musiał zmierzyć też z tymi trudniejszymi pytaniami, jasne, bo były na Facebook, ale żeby przykręcić śrubę, usłyszałem, że uwaga, jak się tworzą plotki, usłyszałem, jasne, że kogoś popchnąłeś na meczu drugiej ligi, Jakub od razu w serwerze to ma przygotowane, i pokażemy teraz kibicom, jaka sytuacja chodzi i masz okazję po prostu wyjaśnić, jaki to był mecz i co dokładnie się wydarzyło. Teraz czy oglądamy? I potem poprosimy, poprosimy potem Kuba ciebie o komentarz. Ale w trakcie? Teraz? Tak, cały czas masz mówić. A, to jest mecz U19 dokładnie, ze Śląskiem Wrocław u nas na boisku. Wiesz co, no tam był faul mojego zawodnika, ale gdzieś się nie zgadzałem, gdzieś tam pokazuję ręką, że wydawało mi się, że był rolowanie. I tam cały czas tą ręką macham. Za chwilę dostanę technicznego. Teraz chyba i... No i w tym momencie pokazałem sędziemu, złapałem go za biodro, tak? Że pokazałem, jak tamten zawodnik wykonywał rolowanie, tak? Więc nie wiem, jakby nie powiedział, to nie wiem, czy by ktoś zauważył, że był jakiś kontakt. No ale był kontakt mój do sędziego i za to zostałem wyrzucony. Więc jak widzisz, nie popchnięcie, tylko takie złapanie za biodro. Lepszego, właśnie, bo ja usłyszałem popchnięcie, a tu widzieliśmy przesunięcie lekkie za biodro. Lepszego tutaj eksperta nie znajdziemy, żeby to skomentował. Jeszcze Kuba. Jeszcze tylko wejdę, że to był mecz derbowy, pierwszy mój... Ale tam już nawrzucałeś na gacie, derbowy, bo mogłeś, nie? Nie pamiętam. A właśnie, pamiętam. A jak to jest, Jakubie, zanim wytłumaczysz to wszystko, jak już jest dyskwalifikacja, to wtedy można nawrzucać ile się chce i już bez konsekwencji? Bez konsekwencji meczowych, ale organizacja dalej może ukarać. Ale co tam, pieniążek na przykład, tak? Znaczy, no to zależy, nie wiem, w zależności od regulaminów ligi aktualnie, tej konkretnej. Natomiast no jeżeli, nie wiem, kiedyś był taki mecz Realu Madryt, gdzie Doncic miał rozbity łuk brwiowy, dostał dyskwalifikację i wychodząc jeszcze tam nawkładał sędziom, no to za to wszystko, co się wydarzyło, jak już był dyskwalifikowany, na mecz już go nie można ukarać. On już nie, no jest tak, zawodnikiem, no jest, nie jest członkiem drużyny, po prostu jest już w szatni tak naprawdę. I ten zawodnik jest potem został ukarany przez ligę za całe zachowanie, za tą otoczkę, tam jakoś pewnie finansowo, no bo to na profesjonalnym poziomie trzeba finansowo. Tutaj to nie no wiem, to może... No to jak byś to skomentował? Znaczy, no, żeby była jasność, no... Historycznie sędzia jest nietykalny, tak? I no, każda próba taka kontaktu z sędzią, nie próba, tak jak rozmawialiśmy tam przed programem, że dotknięcia gdzieś w ramię, czy klepnięcia, co wiadomo, że to nie chodzi o takie kontakty, ale gdzie jest popchnięcie sędziego, czy pociągnięcie, czy demonstracja na sędzią, no to jest dyskwalifikacja z automatu. Zawodnikom też tego nie wolno robić, ponieważ jesteśmy na boisku, to czasami zawodnicy też próbują nam pokazać, co tam się wydarzyło, tak? Że on uderzył tu i musimy się przed tym zbraniać, bo za chwilę nas zaczną pokazywać, jak popchnął mnie i tak dalej. Więc myślę, że decyzja sędziowska jest poprawna, jeżeli chodzi o dyskwalifikację. Co do falu, no to jest temat, o którym możemy rozmawiać bardzo długo. Pytanie, czy trener widział tak naprawdę dobrze tą sytuację. Pytanie, czy to była dobra decyzja. Ja bym z tego ujęcia kamery się nie podjął decyzji, czy to jest dobra, czy zła decyzja. Znaczy nie oceny, czy nie, to jest dobra. Nie, zapytałem, czy no jakby słuszna stwierdziliśmy, że jakby wyrzucenie za... Wyrzucenie jak najbardziej, tak, nie było wyjścia. Techniczny to jest już kwestia, o której tu fajnie trener zaczął rozmawiać właśnie o tym nowym pokoleniu. Myślę, że gdyby tutaj stał bardziej doświadczony sędzia, to być może ten techniczny by się... Czy to by sytuacja troszkę inaczej potoczyła, tak? Bo widzieliśmy, że tutaj sędzia się był bardzo bierny, tak? Nie tylko słuchał i w pewnym momencie uznał, że starczy. A jak to poznać, że bierny na przykład?
No, gdybym ja tam stał, to bym z trenerem próbował nawiązać komunikację. Oczywiście do pewnych granic i ona nie może trwać długo i musi być respekt z obu stron, ale można czasami coś wyjaśnić. Tak? No, ale to ma pan sędzia rację, bo generalnie na przykład na mistrzostwach byli sędziowie, no, można tam różnie mówić, ale byli bardziej doświadczeni, że inteligentny sędzia przyjdzie i tak z tobą porozmawia, że ci zejdzie napięcie, tak? Bo mówi, panie trenerze, no mogłem nie widzieć, tu byłem zasłonięty, dobra, coś tam. I wiesz, fajnie poprowadzi rozmowę, a nie na dzień dobry dach. I ty po prostu, no jak jesteś kumaty, mówi, no dobra, no gość ma rację, tak? No i jeszcze jak zna przepisy dobrze i wytłumaczy ci, no to nie masz argumentu, tak? Przyjdzie, pogada, po prostu przyjdzie i porozmawia, nie? I powie, ale że to są często gęsto młodzi ludzie. Tak. Muszą się uczyć. No właśnie, to jest temat. No to są młodzi sędziowie, oni to przychodzi z doświadczeniem, tak? Tutaj bardzo fajnie powiedziane, jak zna przepisy, bo czego trener oczekuje? Znaczy ja zgaduję, tak, z mojej strony. Ja chętnie dobra swojej drużyny. Oczywiście chcę wygrać i tak dalej. Coś widzi, coś nie widzi, coś widzi inaczej. Często ja pokazuję takie filmiki, gdzie z jednej strony widać faul, z drugiej strony widać, że nic nie było. Więc są w zależności od ustawienia, od tego, co widzimy. Ale trener, jeżeli dostanie odpowiedź merytoryczną, to inaczej reaguje, niż jeżeli dostanie odpowiedź, pamiętaj, że proszę usiąść, albo proszę się nie odzywać, albo wystarczy. Jeżeli ja bym w tej sytuacji wiedział, że było najpierw blokowanie, a potem był hooking, bo na przykład mogła być taka sytuacja, tak? Najpierw mamy nielegalnego obrońcę, a potem atakujący, który jest spychany, próbuje się utrzymać na pozycji i łapie tego zawodnika, to taka informacja, że najpierw blokował, a potem był hooking, prawdopodobnie daje trenerowi czas na przemyślenie. A może faktycznie tak było i odpuszczam, tak? Ale może być tak, że oczywiście się nie zgadzam, bo widziałem inaczej i tak dalej. Tutaj już inne rzeczy wchodzą. Są sytuacje, w których ten chce dostać technicznego, prawda? Dokładnie. Więc, dokładnie tak. Tak, żeby zagrzać drużynę i tak dalej. Też musimy to rozpoznawać, ale to, tak jak powiedziałeś, przychodzi to z doświadczeniem, z nauką, z odsędziowaniem ileś set czy tysięcy spotkań. No, chciałeś coś dodać? Tak. No. Ale nawet ci młodzi sędziowie i to tutaj taki ukłon w stronę sędziów, bo to ja tam parę razy powiedziałem, że szanuję ich za to, że nawet jak są dwóch gości, którzy jeden ogarnia, drugi nie ogarnia, to ten, co ogarnia, nigdy nie powie złego słowa na tego, który jest słaby. Nigdy. Trzymają się zawsze razem, trzymają jedną linię i tego, wydaje mi się, brakuje trochę u trenerów, nie? Że tu wchodzą dwóch sędziów. Jeden jest dobry, drugi jest słabszy. Ale mówisz trenerów jednej drużyny. Nie. Wiesz co, zazwyczaj jest, jeszcze dokończę, że sędziowie zawsze się trzymają razem. Co by jeden nie robił błędów, to drugi nigdy, wiesz, trenerowi nie powie, że no faktycznie tam robił błąd, coś tam. Nie, trzymają jedną linię i tego się trzymają. I okej, bo wiesz, u trenerów jest różnie, nie? Jak przychodzi do prezesa jeden trener i mówi, słuchaj, ja tu zrobię lepiej niż ten i jeszcze za 200 zł taniej, nie? I jeden na drugiego, nie ma takiego, że się trzymają. Nie mówię, że wszyscy, tak? I tutaj ukłon w stronę sędziów, że wiesz, no. Ale chyba nie przytoczysz jakichś nazwisk. Nie, nie przytoczę. Dobrze. Ale sędziowie, przepraszam, że tak może to tylko pociągnę ten wątek. No, sędziowie, ja trzymają się mówię, razem. No nie mają innych przyjaciół na boisku. My tylko jesteśmy w naszym tym, wszyscy są przeciwko nam. Kibice, tak zawodnicy, trenerzy, ale nie są po naszej stronie. Ale o młodych sędziach jeszcze sobie tam na koniec zapisałem właśnie, też jestem przy tej koszykówce młodzieżowej U15 i właśnie widzę czasami nastolatków sędziujących mecze. Też z pasji pewnie trochę i też się muszą zmierzać z gdzieś tam z trenerami, z presją, ale też chciałbym porozmawiać później o szacunku właśnie młodych zawodników, jak to zrobić właśnie, żeby nawet szanowali tych młodych sędziów, bo to nie jest łatwe, bo różne rzeczy słyszę z ławek i też to będę w kontekście pytał tej sytuacji z tymi 93 faulami na tym meczu, ale zanim o tym, o twoim sukcesie jeszcze, bo srebrny medal dla WKK Wrocław U19 to ogromny sukces, bo jak rozmawialiśmy, no to nikt na was nie stawiał. Prawda? Tak, dokładnie tak. Wyszliśmy z grupy z trzeciego miejsca, bo pierwszy wyszedł Śląsk, drugi był Zastal. My z trzeciego miejsca, więc sobie krok po kroku szliśmy ćwierćfinały, półfinały i wiesz, na początku sezonu, jakby ktoś mi powiedział, że zrobimy srebro, to bym wziął w ciemno.
Wielkim sukcesem uważam, że będzie finał, potem czwórka i chłopcy to zrobili. Tak naprawdę to oni to zrobili, bo ta drużyna się budowała przez cały sezon. Ta druga liga naprawdę nam dużo dała, że oni gdzieś tam się ogrywali. W pierwszej ekipie też trenowali i to się budowało cały sezon tak naprawdę, ale po meczu, myślę, że po tym pierwszym meczu w grupie ze Śląskiem, gdzie w sezonie dwa razy w juniorach z nimi przegraliśmy, dwa razy w drugiej lidze. To był nasz piąty mecz, gdzie oni wygrali, więc wtedy uwierzyli, że mogą to zrobić i pociągnęli do finałów. Zapomniałem wam firmowych długopisików dać basket Hanasa. Jak się przyda, to się przyda. To dla was. A propos tego meczu finałowego, Wojciech Skibniewski, pytanie z Facebooka. Jakbyś mógł powtórzyć końcówkę czy czwartą kwartę finałowego meczu, to co byś zmienił? I następne pytanie, czy nie uważasz, że w drugiej połowie finałowego meczu zbyt mało akcji granych było na Maćka Zabłockiego? Dzięki i pozdrawiam. Dobra, więc to ja jak wsiedliśmy w pociąg, to pierwsze co zrobiłem, to sobie otworzyłem końcówkę. Później sobie jeszcze raz obejrzałem i tam tak naprawdę chyba było 4 minuty do końca, gdzie prowadziliśmy 5 i daliśmy 3 proste błędy w obronie. Gdzieś tam mieliśmy grać na pick and rollu switch, a było jakieś tam głębokie contain. Była pomoc ze strony z mocnej od jednego gracza, gdzie mieliśmy pomagać od dwóch. Trzecia akcja, gdzieś tam się zagubiliśmy i te 3 akcje dostaliśmy punkty z tego. Nie wszedł tam jakiś tam layup, nie weszła trójka i to gdzieś tam uciekło. Wiesz co, no ja to biorę na klatę, bo pewnie mogłem to przerwać szybciej czasem i próbować jakoś tam interweniować. Mhm. Nie zrobiłem tego. Pewnie wiesz, myślałem, żeby te czasy sobie zachować na końcówkę, bo będzie nerwowo. A co do Maćka Zabłockiego, no wiesz co, też w tej końcówce on tam miał grę na siebie tak naprawdę i tam była gra dla niego na końcówkę. Nie rzucił, tylko mijał, niestety nie trafił, ale zagrał super zawody, bo walnął 5 trójek, zagrał na 50% za 2. Jednego osobowego trafił, więc był ważną postacią, więc tam nie wydaje mi się, bo tam długo grał, chyba z 35 minut, więc wiesz, chłopcy moi mają powiedziane, że w ataku, okej, coś tam ustalamy sobie, ale mają duży kredyt zaufania ode mnie i ja im daję, pozwalam na dużo w ataku, więc jeżeli któryś tam sobie coś wymyśli, to może to zrobić, jeżeli jest tego pewny i oni fajnie siedzieli piłką i każdy zmógł z nich tam sobie podjąć grę i nie było tak jakby z mojej strony problemu z tym. Kuba, wysłałem ci filmik na WhatsAppie, nie wiem czy widziałeś, zaraz go przygotuj, jakbyś mógł, z Twittera to będzie link, jakbyś mógł wrzucić, żeby pan Adam nie musiał, nie wiem czy pan Adam też by mógł to wyświetlić. Znaczy ja to wyświetlę. Wyświetlisz, tak? Dobra, to Kuba nie musisz. Zanim do tej sytuacji kuriozalnej... Chcę o tym porozmawiać, chciałbym porozmawiać, to lepiej, żeby ją wyświetlić. No to zaraz. Twoim zdaniem największe talenty, takie wiesz, przyszłościowi zawodnicy, oprócz WKK Wrocław, bo chyba, że też chcesz swoich chłopaków wymienić, natomiast to, co zauważyłeś w U19? U19? No na wiesz, tym turnieju. No na pewno Kępa z Dudą z Katowic, bo to fajni chłopcy, z tego co potem się dowiedziałem, gdzieś tam Kępa gdzieś na antybiotykach grał w tych finałach, więc mu nie poszło. Ale następny mecz po finałach w drugiej lidze tam walnął ponad 2 dychy chyba, więc to bardzo fajni chłopcy. Wiadomo, Poznań, Andrzejewski, Nowicki. Jest tych chłopców, nawet Przemyśl, który z nami przegrał i tam jest syn Daniela Puchalskiego. Fajny chłopiec, naprawdę bardzo fajny chłopiec. Akurat meczu z nami mu nie poszło, ale no jest parę tych chłopców i to może być fajna kadra, nie? No to ciekawe, tam, ale jakoś żem wyczesał. A, tutaj akcja. Tak. No dobrze, skoro wymieniłeś tych chłopaków, których... Jak kogoś nie wymieniłem, to przepraszam, ale jest tych chłopców dużo. Nie? No mówi się, że Śląsku Piśla jest takim... Tak, Piśla, wiesz, Bereszyński, też mądry bardzo chłopak. No u nas też, no wiesz, no Wilczek, to jest, myślę, że to jest mega profesjonalista i w przyszłym roku już będzie gdzieś tam w Ekstraklasie. No właśnie, chciałem zapytać. Iść trzeba, koniecznie. Powiem ci, że bardzo, bardzo dużo pomógł i myślę, że bez niego tego srebrnego medalu mogłoby nie być, bo może nie nawrzucał najwięcej w finale, ale gdzieś tam wcześniejsze mecze bardzo mocno pociągnął i bardzo fajnie potrafił się odnaleźć w tych między chłopakami, bo wiesz, bo on grał w pierwszej lidze cały czas. Ja go miałem tylko na 2-3 mecze w sezonie i gdzieś tam ostatnie treningi, ale
super się odnalazł, wychodził z ławki, potrafił za, tak jakby swoją rolę zaakceptować i uważam, duży profesjonalista. Czy ty, Kuba, brałeś kiedyś udział w meczu, w którym były, jeśli dobrze tam zapisałem, 93 faule? Myślę, że nie, mam nadzieję, że nie, nie pamiętam. A pamiętasz, żebyś mecz kończył w 5-2, jakbyś sędziował? W ogóle zdarzyło ci się, że 5-4? 5-3? Zdarzyło mi się chyba, że były jakieś tam, że nie było piątki. I to chyba też było w młodzieżowych rozgrywkach gdzieś, ale nie. Zwykle gdzieś tam na profesjonalnym poziomie to takie sytuacje zdarzały się, jak były bójki, nie? To wtedy, ponieważ było ilość zawodników dyskwalifikowanych, no to musiała drużyna grać w mniejszą ilością zawodników, ale tak, żeby ktoś chciał faulować. A brałeś udział w takim meczu, jak na przykład w tym w Detroit Pistons? Nie, ale brałem udział w meczu finałowym w Sopocie z Turowem, co była bójka taka duża. Co, Kitzinger z Gurowiczem? Tak. Czy z Kelatim? Tak, okay. Tak. I tam tak naprawdę to gdybyśmy wtedy postąpili stricte według przepisów, no to tam oni też musieliby kończyć w jakichś mocno określonych składach. A myśmy tam wtedy dyskwalifikowali tylko tych najbardziej aktywnych. Rzeźnia. Chociaż teraz chyba coraz mniej się chłopaki tam zamachują na siebie, czy nie? Czy zdarza się? Wiesz co, zdarza się, jeżeli sędziowie nie kontrolują, bo to jest tak, nie gwiżdżysz jednego faulu, drugiego, trzeciego, ale tak jest prawda. Nie gwiżdżysz i wiesz, sam byłeś zawodnikiem, są emocje, wiesz, dostajesz raz, to dwa, tak jak trener, jesteś wkurzony. To tak jak trener na gierce nie gwiżdże specjalnie i potem jest na pierdalanka za 30 minut. Dokładnie tak. I ja ostatnio miałem taką sytuację. Klasyka. Nawet chyba z Radkiem graliśmy w drugiej lidze. Ja mówię do pani sędziny, no że kurczę, no zaraz się... Pani sędzi? Pani sędzi czy pani sędziny? Dużo dyskusji na ten temat. Okej, okay. Bardzo ładna kobieta była. Można sobie sprawdzić. I pierwszy raz mi sędziła. I ja mówię, no że zaraz gości się... Już sprawdza. I zaraz, ale też bardzo młoda. I zaraz, ja mówię, że zaraz będzie. Ale pana zawodnicy też holują. Mówię, no jasne, no to niech pani gwiżdże moim, swoim, utemperujcie to i nie będzie problemu, nie? No bo moim, to... swoim. No tak, w sensie znaczy moim i przeciwnikom, nie? Że moim zawodnikom też proszę zagwizdać, no bo to, no wiesz jak jest, dostajesz dwa razy i już jesteś wkurzony, że ci nie zagwizdali, chcesz oddać i oddasz, nie? I dlatego ta bójka się ten, a jak sędzia to kontroluje, no to... No, a dobra. My to właśnie nazywamy kontrolą meczu, bo to trzeba dobrać odpowiednie kryteria odgwizdywanych przewinień, bo to głównie chodzi o przewinienia, nie o inne rzeczy, do tego, żeby właśnie, żeby była dalej gra w koszykówkę. Jest to jedna z trudności sędziowania oczywiście i znowu z doświadczeniem to przychodzi często. Czy ta sytuacja, którą teraz puścisz, możesz ją już puścić, tylko nie wiem, czemu taka jakość jest. Na Twitterze jest chyba lepsza trochę. Nie. A to nie musisz. Możesz wyświetlić go, tak zmniejsz go, tak jak na Twitterze jest. Przez Andrzeja Jankowskiego akurat ten film jest wrzucony. No to widzimy sytuację, w której no, końcówka jest 5-2. Dajmy na całe. Możemy jeszcze raz, ostatni raz puścić. No tutaj pomóż mi, to była jakby nakaz trenera Awramowicza, tak? Dobrze wymieniłem nazwisko? No tak, z Gdyni. Tak, mówili, że tak ma być. Wiesz co, ja akurat siedziałem wtedy w pokoju u siebie. Już można wyłączyć. Sobie oglądałem jakiś tam mecz naszych przeciwników i tak sobie odruchowo skoczyłem na wynik tego meczu. I patrzę, że tam, wiesz, patrzę, kto jak punktował, patrzę, że w Gdyni dwóch gości jest, nie? Ja mówię, kurde, coś się zacięło, nie? A to za chwilę, że oni kończyli w dwójkę i... No i potem, wiesz, trzeba było sobie cofnąć na YouTube, zobaczyć ten mecz. No i gdzieś tam trenerzy już ze sobą rozmawiali i... No słabe to, bo wiesz, gość przegrywa już 20, nie? Zastali ich tam, pykał 20 i on taki numer robi gdzieś tam, że tam jakby... Trener Mazur zgłupiał pewnie, nie wiedział co robić. No, no tak, nie, ale też tam fajnie się tam chłopcy zachowali, tam ogarnął, no trener Mazur też doświadczony, to tam wiesz, no, nie kazał jakoś tam chłopakom tam, wiesz. No ale musieli, jak byli faulowani, no, to musieli stanąć na osobistych i rzucać, nie? Więc taki niby protest, no słabe to, wiesz, bardzo mocno to było komentowane w środowisku trenerów, bo nie ukrywam, że tam sobie rozmawiamy ze wszyscy, no że były tam, wiesz, różne hasła, ale to żeby, no to PZK, żeby jednak to jest chyba instytucja, która powinna się tym zająć i gdzieś tam, żeby takiej sytuacji nie było miejsca później. Nie? No bo Marcin Weigel tu na Facebooku skomentował to tak, przeczytam, bo to jest jego, przez niego napisane. Serbski fachowiec, w cudzysłowie, który każe rozmyślnie faulować, mając na uwadze również możliwość kontuzji przeciwnika w wyniku faulu,
Fachowiec, który uczy młodzież złych, debilnych i haniebnych zachowań. Sport ma uczyć, szczególnie młodzież, że raz się przegrywa, raz wygrywa i trzeba się podnieść i iść dalej. Nawet jak sędziowie nie sprzyjają, to mimo wszystko pokazać, że można i trzeba walczyć. Tworzy się w ten sposób charakter młodego zawodnika. Dla mnie typ do wywalenia i zakaz pracy z młodzieżą. Jak to skomentujecie? Znaczy super powiedział, że wiesz, że no ma sport walczyć. Zresztą tam było 20, no to gra. Ja ze chłopaką mówię, możesz przegrać, ale po walce, tak? Jeżeli zespół przyszedł i jest mocniejszy, no to nie wiem, próbuj jakieś zrobić założenia, nie wiem, że tam próbujemy trapować na całym, nie wiem, staniemy strefą, jakiś tam inny rodzaj obrony, no próbujesz wszystkiego tak naprawdę, nie? A może ten gość z ławki zapali ci walni, wiesz, 5 trójek i może wrócić do meczu, nie? A tu gość poddał mecz, bo się mi nie spodobała jakaś tam decyzja sędziowska. Kurde, no w każdym meczu jest jakaś decyzja, która ci się nie podoba. Taka jest prawda. Kuba, jakbyś to skomentował? Znaczy, no, uśmiechnąłem się, jak czytałeś, że sędziowie nie sprzyjają. Co to znaczy? Tak naprawdę sędziowie nie mają... A wyczulony jest. Nie, bo to jest właśnie bardzo ciekawy temat. Sędziowie nie mają sprzyjać. Sędziowie mają sędziować mecz. Błędy, chcielibyśmy nie popełniać błędów, ale w każdym meczu są błędy na każdym poziomie. Im mniej doświadczeni sędziowie i młodsi, no to tak jak też trener powiedział. Strefa komfortu, kiedy mam nic więcej nie robić, tylko nie popełniać błędów, no to też do niczego dobrego nie prowadzi, tak? Ci ludzie, jeżeli mają sędziować, to muszą popełniać błędy. Jeżeli mają się uczyć, to również się uczą na swoich błędach. I to doświadczenie zbierają, popełniając błędy. To są największe lekcje. Twoje zdanie na temat tego trenera, tej sytuacji. Znaczy ja nie chciałbym oceniać trenera, natomiast uważam, że karanie na temat właśnie tej sytuacji polskiej koszykówki młodzieżowej i mistrzostw, bo ktoś popełnił błąd sędziowski, nawet nie wiem, bo ja nie wiem po jakiej to sytuacji było, ale z tego co ja widziałem sytuację, w której ktoś mi powiedział, że to było po tej sytuacji, to była dobra decyzja. Więc w ogóle to jest paranoiczne, że jeżeli trener postanawia ukarać wszystkich, bo sędzia podjął decyzję, która mu się nie podoba. No to. Ale mówię, to ja jestem daleki od oceniania trenera. Nie, ja też nie podważam tak jego jakby warsztatu w ogóle i tak dalej, natomiast dyskutujemy o konkretnej sytuacji, no bo Radosław Chyży, jak rozmawialiśmy, ja w ogóle tydzień temu nie wiedziałem o tym nawet, bo gdzieś mi to przeleciało i Radosław mi to wytłumaczył, że właśnie tyle fauli i kończyli w ten sposób. No zasugerował, że właśnie w środowisku mówili, że nawet by na rok bana dał za takie coś. Mocno? Za mocno? Czy co się tam jeszcze mówi? Nie wiem, czy za mocno. No, słabe, no tak jak mówię. No kurde, no przegrywasz mecz. Tam już było 20, no to wiesz, jest poza metanę, ale to próbuj coś ich tam nauczyć. Ale wiesz co najgorsze, bo teraz sobie przypomniałem. Pójść tam drugą piątkę, nie? Najgorsze było to, że rodzice jeszcze podkręcali atmosferę, że jakby akceptowali tą sytuację, nie? Właśnie rodzice to jest też kolejny temat. Sam jestem rodzicem sportowca i wiem, że to nie zawsze jest łatwe, ale jestem ciekawy, tak właśnie jakby tutaj nie padło to, padło zdania o tym, że zawodnicy boją się popełniać błędów, że zawodnicy się dziwią, dlaczego schodzą, czy popełnili błędy, ale czy rodzice też nie przychodzą i mówią, dlaczego mój syn dzisiaj grał 7 minut, a nie 17 i ja siedzę na trybunach i widzę, że mój syn gra na 17. Dlaczego pan trener go nie ma takiej sytuacji? To powiem tak, że jak przychodziłem do WKK, mamy tam fajny pokój trenerów, duży kanapy, stół i tam zawsze sobie siedzimy i rozmawiamy. I pierwsze, co chłopaki mi powiedzieli, że zazwyczaj na początku sezonu, miesiąc, dwa, i to żarty sobie robią cały czas, że jest pukanie do drzwi i tak, trenerze, dlaczego ja tak mało gram? Trenerze, dlaczego mój syn tak mało gra? Nie? I to jest standard, nie? I ktoś tam gdzieś tam na jakimś tam komentarzu napisał u nas na WKK, że trener grał wybranymi. No tak, no grasz wybranymi, tak? Na ten moment grają ci... To, co pan sędzia powiedział, jest bardzo dobre, bo jak jesteś rodzicem, ja jestem rodzicem dziecka, które gra w basket, nie? I gdzieś tam ciężko jest się, wiesz, przestawić i na zasadzie, że zaufać, bo wiesz, jestem trenerem, to mogło być tak, tak, ale powiem ci, że to od września, bo od września, czy tam od sierpnia, to Krzak prowadzi moją córkę, odbyliśmy sobie rozmowę, bardzo fajną, i ja się kompletnie nie wtrącam. Nic. W ogóle nie rozmawiamy. Zostawiłem dziecko trenerowi, zaufałem i są tego efekty.
i są tego efekty, wiesz, i jest zdrowiej tak naprawdę. I musisz w sobie mieć takie coś, to jest trudne, tak? Jesteś trenerem, że po prostu siedzisz, obserwujesz i pozwalasz trenerowi działać, no bo musisz mu zaufać, nie? I się nie odzywasz. I czy gra w meczu dwie minuty, czy nie gra w meczu, no to jest decyzja trenera, nie? I też powtarzam też, że kurde, no ten trener chce dla ciebie jak najlepiej, dla tego dziecka, no co ty myślisz, że on nie chce, żeby on nie trafiał do kosza, albo nie chce wygrać meczu? No chce. I uważa, że to są jego najlepsze decyzje, no bo przecież nikt nie robi specjalnie, żeby, wiesz, żeby przegrać mecz, czy żeby to dziecko nie grało, no. A to uważasz, że właśnie przed sezonem, żeby uniknąć takich sytuacji, normalnie zapraszasz do tego waszego pokoju, czy tam do konferencyjnego, nie wiem, tam 20 rodziców, może po kolei, i mówisz tak, pani syn, oczekiwania, nie? Żeby potem nie miał, prowadzisz takie rozmowy z rodzicami, wiesz, żeby ci dupy nie zawracali potem. Oni chcą dobrze dla swoich dzieci, a po prostu czasami nie wiedzą, jak to wyrazić, i takie są sytuacje, bo nie byli przy sporcie. Ja się tak zastanawiam, bo przekładając to na sporty zawodowy, często byłem w drużynach, których nikt nie dawał w ogóle konkretnych zadań. Ja, przychodząc do drużyny, chciałbym wiedzieć, słuchaj, płacimy ci za to, że będziesz wychodził z ławki i będziesz 15 minut grą, masz trafić 2-3 trójki, to jest koniec. Inaczej się nastawiasz do pracy. Ty uważasz, że takie rozmowy powinny być z rodzicami trochę na innym, oczywiście, levelu. Powiem tak, nie miałem żadnych rozmów z rodzicami. Nie przychodzili do mnie, tam może gdzieś tam tak kurtuazyjnie parę rzeczy, ale bardzo dużo z zawodnikami rozmawiałem, tak? I wydaje mi się, że rozumieją. Może mi się tylko wydaje, tak? Ale tak jak mówiłem, że bardzo dużo rozmów prowadziłem z zawodnikami. Tylko ty masz starszych też trochę chłopaków. I to jest, nie? Łatwiej też. I to też jest łatwiej, że jak są starsi chłopcy, to jest łatwiej, bo oni gdzieś już tam są na jakimś poziomie i wiedzą, jak masz małych, no to wiadomo, jeden zaskoczy za 2 lata, drugi za rok skończy już karierę. Więc, ale nie miałem rozmów z rodzicami. Gdzieś tam podziękowania tylko za zaufanie, że tam któryś zawodnik został, że tam otworzyłem któregoś zawodnika, to gdzieś tam po sezonie, tak? Okej. Okay. Dobra. Wiesz, jeżeli ja mogę tutaj pociągnąć, pewnie. Bo z drugiej strony to nie jest takie proste, że spotkasz się raz z rodzicami przed sezonem, poopowiadasz im i oni tak będą robić, bo rodzice się z trenerem spotkają raz przed sezonem, a potem oni potem na tych trybunach siedzą razem i oni budują swoje teorie. Po pierwszej rundzie znowu się trzeba spotkać. No nie, ale to musiałbyś się co mecz spotykać, a to właśnie z moich obserwacji, myślę, no jak wiesz, trenuję zupełnie inny sport, o którym ja coś tam wiem, ale ja nigdy w życiu nie pozwoliłem sobie na to, żeby pójść do trenera i mu powiedzieć, że coś nie tak prowadzi mojego syna. Ja mogłem rozmawiać o innych rzeczach organizacyjnych, nieorganizacyjnych, ale na pewno nie o tym. Ale zauważyłem, że im rodzic mniej wie o danym sporcie, tym lepiej, nie? Tym mu łatwiej mówić. A, że mu łatwiej mówić, mówić, okay. Krytykować. A to klasyka. No jest, i myślę, że to jest tak samo, że im, wiesz... To się wydaje komuś. Tak, nigdy nie trenował, powiedzmy tak, w koszykówki, nie wie, jak to jest w drużynie, nie wie, jak to jest na treningach, ale przychodzi i mówi, że kurczę... zresztą to ktoś tutaj opowiadał chyba w poprzednim programie, tak? Jak przyszedł rodzic i mówi, że jak mój syn bardzo dobrze potrafi kozłować, a trener mówi, że nie potrafi kozłować, to znaczy, że trener się nie zna, a nie ja. To chyba to jest trener Kurzacki z Poznania mówił o tym. Ale to jeszcze tylko wtrącę, dobra akcja. Właśnie też ostatnio mieliśmy, że po mistrzostwach, przed ćwierćfinałami, chyba gdzieś tam w połowie sezonu, gdzieś tam jacyś rodzice, wiem, że mieli bardzo dużo pretensji, ale nie fizycznie, znaczy nie face to face, tylko gdzieś tam, wiesz, się słyszy, nie? A po finałach po prostu mnie kochali, nie? I Tomek Niedbalski u nas powiedział, że taka granica jest między tym, żeby cię ludzie kochali, a nienawidzili. Rodzice, nie? Bardzo dobrze ci powiedział i musisz się zmierzyć z pytaniem teraz od Patrycji Słomskiej, bo słyszę też, że masz tylu samo zwolenników, co przeciwników. Takie coś usłyszałem. No i czytałeś to pytanie, a ja je przeczytam. Jest z Facebooka. Patrycja Słomska pyta, czy uważasz, że darcie się na zawodników, rzucanie kurwami 10 razy w zdaniu i twój agresywny sposób bycia jest dobrą metodą szkolenia młodzieży. Mam wrażenie, że nikt tego nie kontroluje i daje się przyzwolenie na takie zachowanie, bo to niestety nie jedyny szkoleniowiec, w cudzysłowie, młodzieży, który stosuje tego typu metody. Co uważam jest błędem osoby, która na to stanowisko go zatrudniła. Zanim odpowiesz, zachęcam do wejścia na Facebooka i tam poszła jakaś taka patodyskusja, tak. Na wymiankę. Polecam, jak ktoś się chce uśmiechnąć.
No to co? Ty odpowiesz pani Patrycji. No wiesz, pani Patrycja jak napisała, to okej. Zaraz odpowiem, tylko potem jak zobaczyłem tą dyskusję, no to powiedzmy już można zobaczyć, z kim mamy do czynienia. Nie znam tej pani, nie wiem kto to jest, więc zakładam, że gdzieś tam może słyszała na mistrzostwach na czasie. Jak się zachowuje. No tak jest, no ja to biorę na klatę. To nie są dzieci 10-letnie, tylko czyli chłopcy po 18 lat, którzy gdzie tak naprawdę przekleństwa i słyszą w szkole, i na Facebooku, i na Netflixie w filmach, i na YouTubie, i tak dalej. No tak to funkcjonuje. Jasne, że tam no, może nie powinienem w ten sposób, sorry. Może nie powinienem w ten sposób. Zdenerwowałem. No tak, tak. Dobrze, ja też, dobrze. Że tak może nie powinienem reagować, ale prawda jest taka, że to nie jest szkółka niedzielna. Chłopcy znają takie słowa i ciężko też trafić, jeżeli masz czas, bo to przeważnie na czasie tak się odbywa, że wiadomo, jak ci idzie i przeciwnik bierze, to bierzesz czas, uspokajasz super fajnie tego, ale jak ty bierzesz czas, żeby ich pobudzić, bo gdzieś widzisz, że dają ciała, gdzieś śpią, no to musisz ich pobudzić w ten sposób, wiesz, 10 sekund oni schodzą z tego czasu, zaraz sędzia cię woła, że musisz wejść, tak naprawdę masz 30 sekund na tym czasie, który trwa niby minutę, masz 30 sekund, żeby coś przekazać, gdzie jeszcze oni muszą ochłonąć, napić się i żeby złapać kontakt wzrokowy, no to krótko mówiąc, musisz im trochę wrząsnąć, więc wiesz, mówienie typu Kamilku, czy mógłbyś pobiec do szybkiego ataku, a pamiętasz jak ustalaliśmy, ja, słuchaj, nie ja jesteś w stanie ja tego zrobić. Ja też na mnie to działa, więc... ale słucham właśnie i jest taka tendencja, że tak, ale to wiesz, że jednak można inaczej zwracać uwagę. Ale nie, ja powiem ci tak, że do każdego inaczej trafiasz, tak? Ale to wie trener, który z nimi pracuje i na każdym treningu ma ich codziennie, jeździ z nimi, to wie, że jednego trzeba pogłaskać, jednego trzeba zmotywować, trzeciemu nic powiedzieć, a czwartemu po prostu rzucić mięsem i on wtedy zareaguje, tak? Ale tak, no ja to biorę na klatę. Ja tak prowadzę czas, jeżeli chcę, wiesz, swoją drużynę troszkę, pobudzić, ale no mówię, no to też nie, wiesz, wiadomo, jakby była to grupa młodzików, no to tak nie zareagujesz, nie? Ale to są chłopcy, którzy mają, wiesz, no już są dorośli, praktycznie wchodzą w dorosłe życie. Dziewczyny mają. Mają dziewczyny, sami mieszkają w internacie, sami się ogarniają, no to albo no, chłopaków, obojętnie. Nie wiem, no to już tam nikomu nie zaglądam, ale generalnie, no bez jaj, no tak to wygląda, no i to nie jest też, sam dobrze wiesz i parokrotnie tu mówiliście w programach, że to też nie jest, że wychodzą gracze, którzy mają jaja i muszą trochę się pokazać, a nie mogą być grzecznymi chłopcami, tak? Panie Adamie, bo chcesz coś... Ta historia w siatkówce, w Częstochowie, chłopak dostał w twarz. Pokaż to, kibic. Ja tego nie pokażę teraz. Ale można sobie znaleźć i następnego dnia, czy parę dni później, jak to wyszło, to tego trenera bronił i ten chłopak, i jego rodzice, zdaje się. A to nie znam tej sytuacji, ale rzeczywiście, ja widziałem, ale nie słyszałem o tym, że bronił ten chłopak. Wiesz, moi chłopcy też wiedzą, że ja ich szanuję, nigdy ich nie wyzywam, nie? Generalnie, jeżeli... Tak, bo to jest granica od obrażania, a... Tak, jeżeli powiedzieć, że jesteś taki, a owaki, a co innego rzucić, wiesz, mięsem i powiedzieć, żebyście się obudzili, albo żebyście w końcu zaczęli grać, to jest co innego. I ja... No to jest tak, no to jest chwila, emocja. Ja też nigdy tam nie uderzyłem, czy nigdy nic nie zrobiłem. więc oni też wiedzą, że ja ich szanuję. Chociaż myśmy z trenerem Jankowskim się szarpali tam na czas. Tak, ale to... tak? A no widzisz. Ale to też jest dobre, że widzisz, że zawodnik chce, nie? A nie jest jakaś taka, wiesz... No kurde, dalej będę w teorii, że no sport wyczynowy oczywiście, taki już zawodowy, gdzie już jest walka o coś, no nie może być grzeczny. No, nie, ja sobie nie wyobrażam, że to jest właśnie coś na zasadzie dawaj Grzesiu, może trafisz spod kosza, albo może powinieneś Grzesiu jednak tam pobiec, bo ja narysowałem, no wiesz, tak zagrywkę. Kuba? Na pewno, no bo to... Bo rekreacyjne oczywiście, wszyscy się cieszymy i tak. Dla zdrowotności, jak to Pawlak sport mówił. Sport to są emocje, więc... Ale tutaj ważne to, co powiedział trener. Trzeba znać swoich graczy, tak? I teraz ktoś z boku może powiedzieć, dlaczego do tego gracza się tak odnosi, a do tego... Bo go znam, tak? Tak rozumiem, że do niego muszę grzecznie, bo on jest, nie wiem... Innej konstrukcji psychicznej i jego to zdołuje, a tego pobudzi i jeszcze bardziej. Zresztą też to chyba ty, Kamil, opowiadałeś, nie? Jak ty byłeś graczem, że się z trenerem Jankowskim rozmawialiście właśnie, jaki ty byłeś, tak? Że trzeba było cię zagotować, żebyś udowodnił, nie? Żeby tego. A znowu dla innego by to inaczej byłaby reakcja. No, tacy są różni ludzie. Ale to jest bardzo ciekawe i ciekawe jest właśnie to, że ten sam rodzic, który by krytykował za to zachowanie, w momencie, kiedy zdobywasz złoty czy srebrny medal,
nagle stajesz się bohaterem i jeszcze ten dzieciak mówi, widzisz jak ci trener ustawił, bo tak ci dobrze ci nawkładał, bo przynajmniej zacząłeś grać. Ale jakby nie było tego medalu, no to wtedy kurde, no ten trener, no on tak na nich krzyczy, co oni mają biedni zrobić. To rodzic zawsze inaczej patrzy, no to jest, no, trzeba to też zrozumieć. I moim zdaniem im dalej rodzice od tego boiska są i bardziej są tylko kibicami, tym lepiej chyba. Wczoraj sobie siedziałem po treningu U15 w Rydzynie z trener Sakowicz, z trener Olą i tak sobie mówię, rozmawialiśmy o młodzieżowej koszykówce i tak mówię o swoim synu na przykład, bo się pyta, co tam, jak tam młody. Ja mówię, tam chce grać, nie? Coś tam robi, ale tak sobie myślę i do niej mówię, ty, ale kurde, może lepiej, żeby on poszedł, nie wiem, się uczyć albo coś, pójdzie do jakiejś szkółki, będą na niego coś trenerzy krzyczeć w ogóle, bo tam jeszcze była taka sytuacja, przepraszam, jakiś chłopiec kolano skręcił. Oby nie. Nie wiem, jaka dzisiaj tam decyzja jest, bo byli u lekarza i widziałem ten ból, ojciec był, przybiegł i tak sobie w tą rolę się jakby wcieliłem. I tak się zastanawiam, kurde, na cholerę to potrzebne mojemu dziecku na przykład, żeby, no mówię, oczywiście my mówimy, znamy realia, ale są też, widziałem trenerów, którzy strasznie krzyczą, nawet do pewnego stopnia obrażają, ty głupku na przykład potrafią gdzieś na poziomie U15. I tak mówię, no kurde, po co to mojemu młodemu potrzebne? Więc to musisz mieć jednak charakter, żeby to dźwignąć. Tak, taką refleksję mam. Znaczy, na też temat. Trzeba wiedzieć, w którym momencie, do kogo i jak. Tak? Nie można pokazać pewnych granic. To też... Nie wiem, po co to powiedziałem, ale tak mi się przypomniało. Znaczy, taka anegdotka. Było, zaczęliśmy rozmawiać o tych rodzicach, którzy na tym meczu tam wspierali. Pytanie jest, bo to też jest bardzo, bardzo duży temat, ale często to ci rodzice na tych młodzieżowych rozgrywkach są głównymi krytykami sędziów, tak? Tylko pytanie... Czy oni naprawdę się na tym znają, czy to tylko serce przemawia? Serce, głównie. Głównie, no właśnie. I tu jest problem. I teraz, czy ci, jeżeli tak było, że ci rodzice wspierali decyzję trenera, że trzeba faulować, że trzeba pokazać sędziom, jacy są słabi, czy oni się w ogóle zastanowili nad tym, że co robią? Ale Kuba, na tym poziomie, ja mówię o U15, bo jestem przy tym, widzę te mecze i są bardzo fajni, sympatyczni ci sędziowie, ale wiesz, jest trybuna, siedzą rodzice, no i są błędy, no typu nadepnięcie na linię ewidentne, wiesz, piłka się odbiła komuś od nogi, jest inna decyzja i tutaj, wiesz, tam ląd jest krótki u rodzica, nie? I oni to widzą, no to dlatego ruszają później, a potem już idzie fala, no, po prostu. Tak, zgadzam się, ale jest to duży problem, bo teraz mieliśmy chwilę o tym też porozmawiać. Kto sędziuje te mecze? Są to młodzi sędziowie, którzy... Pasjonaci, którzy dzisiaj wybierają to jako, powiedzmy, sposób swojego na hobby, na spędzenie czasu, na sposób na jakieś tam życie poza szkołą. No bo mówiąc coś krótko, chcą być przy koszykówce, może im nie poszło jak w graniu. Nie ma w tym nic totalnie złego, no ale kochają ten sport, chcą być przy nim. Może nawet nie grali, może tylko byli kibicami. Może się tym po prostu interesują i chcą to robić. I teraz... Oni to robią dla pieniędzy? Nie. Naprawdę. To ja to powiedziałem, nawet sędziowie na poziomie drugiej ligi, jeżeli by poświęcili ten czas pracując w McDonaldzie, byliby dużo bogatsi niż zarabiają na tym. Tym bardziej, że jeszcze w tym sędziowaniu trzeba w siebie inwestować, w szkolenia, w to, tamto, nawet spodnie trzeba sobie samemu kupić i tak dalej. Więc to nie są dla tych ludzi, nie jest celem zarobienie na tym poziomie pieniędzy, tak jak rodzice twierdzą często. Oni przychodzą i muszą się gdzieś nauczyć. Ich marzeniem jest oczywiście sędziować, nie wiem, Euroligę, NBA, PLK, ale oni muszą się gdzieś nauczyć i oni muszą zdobywać to doświadczenie, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. To jak mają to robić? Często jest tak, że z powodu tych zachowań oni rezygnują. Tak, no tak. No bo ja mówię o tym, że ta historia, że trener krzyczy na dziecko, wiesz, niektórzy rodzice tego nie dźwigają, zabiorą dziecko, tak samo młody sędzia, który 3 razy posędziuje, bo są rzeczywiście gorące tereny, gdzie rodzice ryczą i powie, kurde, ja to pierdzielę, nie? Jakaś ten dodatek do tego z twojej strony? Nie wchodzę w to. Dobra, Maciej SJ Parkitny. Dlaczego tak mało stosuje się krycia na całym oraz nie praktykuje się pick and roll? Oglądałem wszystkie mecze i byłem w szoku, że nie ma zasłon i otwarcia się pod kosz. Pozdrowienia. Coś mi tu, kurde... Takie pytanie było? No. Kurde, nie wiem, to dostałeś prywatne skądś na swój ten. Nie, jest. Tak, nie wiem, może gdzieś uciekło. Dawaj, odpowiadaj. Nie wiem, wiesz co, tak naprawdę...
wiesz, Max Carvey, który jest z drugim wysokim, ma jeszcze chwilę czasu, żeby zaskoczyć gdzieś tam i żeby być fajnym graczem. Kamil Kubiak, no to to był jedyny taki gość gdzieś wysoki pod basket. No nie wiem, taka była taktyka, wiesz, my mieliśmy potężny siłę rażenia z dystansu. Każdy może rzucić u nas to pod pozycji 1 do 5 i tak graliśmy. Czy mało pick and roll? No nie wiem. No trochę tam było. A Aleksy Walczak bardzo dobrze gra na piku i potrafi walczyć mnóstwo punktów. I on sobie gra pika i nie musi podawać pod basket, bo sobie po tym pierwszym piku już sobie znajduje drogę do kosza i jest, nie? Zanim się gość jeszcze otworzy pod basket na low posto, on już tam już zdobywa punkty, nie? Więc i po to też jest pick and roll, nie tylko po to, żeby dograć piłkę do wysokiego, ale też żeby ułatwić graczowi z piłką granie i zdobywanie punktów. No taka była taktyka. Czy wypiliście kawę już? Nie, ja jeszcze mam. Czy wodę z kawą chcecie, bo ja zalałem tam końcówkę kawy z wodą. Jak wypijecie, to wam podleję wody. Dobra, chciałem też, żebyś ty na przykład, jak masz pytanie do sędziego i tutaj sobie podyskutujecie, chodziło ci o kwestię gracza w polu 3 sekund i cytuję ciebie, słynne powiedzenie, ale on nie bierze udziału w akcji, bo rozumiem, że to usłyszałeś od sędziego. To jest klasyka, nie? No, i już dyskutujcie sobie teraz. Znaczy, no to ten, nie, no jest standardowo, nie, że jest gość w polu 3 sekund. Ja mówię, że gość stoi w polu 3 sekund, ale on nie bierze udziału w akcji, bo mu nie podają. No dobra, ale absorbuje mojego obrońcę. Ma lepszą pozycję do zbiórki, słabiej mi gdzieś tam iść pomoc i potem jest rzut. Ja wiem, że się 3 sekundy kasuje, jak piłka dotyka obręczy, nie? I potem od nowa się liczy 3 sekundy, tak? No nie do końca. Jak się opuszcza rękę przy rzucie, to się kasuje. Jak wykonany jest rzut, to od tego momentu się 3 sekundy już kasuje. Okej, no i gość, piłka się odbija od obręczy i gość ma lepszą pozycję do zbiórki, nie? Ale wcześniej było tekst, że nie bierze udziału w akcji, nie? A to usłyszałeś w Sopocie? Nie, wcześniej, nie. W Sopocie, okay. Powiem ci tak, że w Sopocie wydaje mi się, że było bardzo fajne sędziowanie. Wiadomo, można się tam z różnymi sytuacjami nie zgodzić. I też uważam, że byli bardzo fajni sędziowie, to co mówiłem na początku, że wiesz, że coś tam robi jakąś uwagę, gość przychodzi, rozładowuje napięcie, fajnie dyskutuje i jest super, nie? No takie coś. To też pokazuje, że trenerzy oczekują tego, nie? Tak, ja w ogóle uważam, że, bo tam też było pytanie, jaką rolę sędziowie mogą odgrywać w młodzieżowej koszykówce. Uważam, że więcej powinno być rozmów między trenerami i sędziami. Nie mówię takich dyskusji gdzieś tam, tylko wręcz zorganizowanych rozmów właśnie, żeby usłyszeć od trenerów, jakie są problemy, co wam przeszkadza w sędziowaniu tych młodych ludzi. Tak samo zresztą powinno się odbywać na profesjonalnym poziomie i to się mniej lub bardziej w różnych ligach odbywa. Jest to bardzo dobra wymiana informacji, bo zarówno my musimy zrozumieć, co wygracie, i dlaczego? Dlaczego jest ważne dla trenera, że ten zawodnik tam stoi tak długo? A z drugiej strony często jest tak, że trenerzy nie rozumieją przepisu, nie znają przepisu. Tak? Dzisiaj mówimy, trener mówi, że jak piłka dotyka obręczy, bo prawdopodobnie tak z obserwacji wyszło, tak? Wątpię, żeby to nie, było... Nie, taką informację dostałem od sędziego. Ja bardzo dużo rozmawiam z sędziami i się pytam. Okej, okay, no to jest to nie do końca prawdziwe. Prawda jest taka, że te 3 sekundy się kasują w momencie, kiedy jest dany rzut, czyli piłka opuszcza rękę, ale to jest szczegół. Mhm. Ale wielu trenerów nawet tego nie wie, tak? I to jest też problem, bo często ja mogę nawet pokazać taki... Tak samo, przepraszam, tylko 3 sekundy się liczy od momentu, jak są w polu w ataku piłka jest, tak? Dobrze mówię? Tak, jak jest na polu ataku. A jak jest na polu obrony, to nawet to nie liczy się. To nie liczy. I to też wiem od sędziego. Bo przepisy przepisami, ale zawsze fajnie tam jak coś... To co, opuszczamy? Tak, ja pokażę, bo zgadzam się w 100%, że często sędziowie też po maczoszemu oceniają te, czy traktują ten przepis, co nie wynika jakby z... Jaka jest rola sędziego? Mówienie, że jak to tam sędziowie nie sprzyjają, albo sprzyjają, albo nas ryżują, umówmy się, no... Ci młodzi ludzie, oni chcą jak najlepiej posędziować, chcą jak najlepiej się pokazać. Tam nikt nie ma żadnych intencji, nikt nikogo bardziej nie lubi lub mniej. Popełniają błędy, podejmują takie czy inne decyzje, ale nie zawsze są to błędne decyzje. W przepisie o 3 sekundach jest parę rzeczy ważnych, ale jeszcze zanim opowiem o samym przepisie. Jest bardzo dużo sytuacji, w których trenerzy, szczególnie na profesjonalnym poziomie, nie wiem jak to jest dokładnie w młodzieżowej koszykówce, sprawdzają na początku meczu, jak sędziowie zwracają uwagę na 3 sekundy. Po czym potrafią wykorzystywać, i tutaj można by było wymienić nawet paru trenerów w PLK, potrafią bardzo dobrze wykorzystywać na przykład dwóch wysokich, którzy nie uczestniczą w ogóle w akcji, ale rozwalają całą obronę.
Łatwo sobie wyobrazić dwóch wysokich stojących przy linii końcowej, tak? I w pewnym momencie wychodzących, obaj wychodzą do góry, do linii rzutów wolnych. Za nimi idą ich obrońcy i robi się luka do wjechania pod kosz zawodnikowi małemu, tak? Który zdobywa bez obrońcy punkty. Lub odwrotnie, trzymanie zawodników wysokich w środku, rozejście się na boki i zrobienie miejsca na wjazd rozgrywającemu. Dlatego te 3 sekundy są bardzo ważne, również wtedy, kiedy zawodnik teoretycznie nie uczestniczy w akcji, czyli nie ma piłki lub jej nie dostaje. Co więcej, jak dostaje piłkę, to tam jest nawet w samym przepisie jest to opisane w ten sposób, że można mieć większą tolerancję do tego. To nie są stricte 3 sekundy, tylko jest to 3 sekundy plus, bo on jak dostaje w 3 sekundzie, to jeszcze ma prawo wykonać ruch płynny do kosza i wykonać ten rzut. Nawet, że ten rzut być w stanie wykonany po 4 sekundach. To jest jedno. Druga rzecz, jeżeli chodzi o przepisy, to mało kto wie, w którym momencie, i to nawet jestem zaskoczony, i tutaj znowu komunikacja z trenerami, a sędziami powinna być większa, a następnie komunikacja trenerzy-zawodnicy. Bo wielu zawodników w ekstraklasie nawet nie wie, w którym momencie przestajemy liczyć 3 sekundy, kiedy oni wychodzą z pola 3 sekund. I nie wiedzą, że muszą 2 stopami dotknąć parkietu poza polem 3 sekund, czyli poza tą słynną kiedyś trumną, czy jak to teraz się mówi, pomalowane, łącznie z tymi liniami. Jeżeli nie dotknie 2 stopami, to wciąż jest w polu 3 sekund. Kolejna rzecz, jeżeli zawodnik wychodzi za linię końcową na wysokości pola 3 sekund, to wciąż jest w 3 sekundach. Poza boiskiem się nie liczy. Zawodnik musi być na boisku, więc będąc poza boiskiem jest tam, gdzie był, czyli jest dalej w polu 3 sekund. Niektórzy zawodnicy próbowali tak uciekać, wychodzili na zaboisko i wracali. Co jest sam dalej? To robię, w ogóle nie wiem po co. To. No nie, no po to, że właśnie będąc tam wywalczył sobie pozycję i gdzieś tam wchodzi, wychodzi. Tak jak trener powiedział, absorbuje zawodnika obrony. I na przykład obniża to, że proszę mnie korygować, jeżeli mówię coś głupiego, ale powoduje, że obrona jest niżej, tak? Mamy zawodnika, który super rzuca w wysokości linii, rzuca 3 punkty, już mamy łatwiej, bo mamy o 1 obrońcę mniej. Ale jest coś takiego, że sędziowie mówią, że wyjdź z 3 sekund. Tak, oczywiście, bo jest to gwizdek, który nie wzbudza, czy który nie daje nam aplauzu. My, to nie jest tak, że my chcemy. Co więcej, nawet trenerzy, jak zaczynamy gwizdać 3 sekundy, to mówią, zaczęli ryżować. Bo kurde, co to za gwizdek 3 sekundy? Tutaj taka piękna akcja. Słowo dlatego ryżować. My pomagamy zawodnikom, widząc, że obserwują zawodnika i widzimy, że już jest zaczynają być 3 sekundy, wyjdź 3 sekund. Jeżeli zawodnik słucha, super. To samo zrobimy zresztą przy ocenie kontaktów. Jeżeli zawodnik regularnie kładzie rękę na kozujący i mówimy, nie dotykaj, zabierz ręce, to po to, żeby tych gwizdków było jak najmniej, bo nikt nie chce oglądać naszych 90 gwizdków, tylko wszyscy chcą oglądać koszykówkę, płynność gry i fajny sport. I tutaj jest właśnie z ostatniego meczu w PLK sobie wybrałem, bo też był temat 3 sekund. Trenerzy 3 razy w trakcie meczu poddawali wątpliwość, że nie zostały odwiedzane 3 sekundy. Mamy pierwszą sytuację, jest wyprowadzenie piłki z boku. To też, żeby była jasność, bo kiedyś było tak, że już się 3 sekundy liczyło, jak zawodnik miał piłkę poza boiskiem. Teraz się liczy dopiero, jak jest piłka na boisku, więc ci zawodnicy nie są teraz liczeni już o 3 sekundach. I teraz mamy tutaj zawodnika, który jest w okolicach 3 sekund. Trener go nie obserwuje cały czas, ale sędzia musi. I trener, dla trenera on jest gdzieś tam w 3 sekundach. On teraz jest w 3 sekundach, jeszcze nie wyszedł. Jest w 3 sekundach, ale teraz wyjdzie, wyszedł. Jest znowu w 3 sekundach. Cały czas teraz jest w sekundach. I powiedzmy po 7 sekundach tej akcji on dostałby piłkę. I trener chce 3 sekundy. Ale to nie są 3 sekundy, bo on w międzyczasie parę razy wyszedł. I te nie ostatnie... wiedział tego pewnie. Nie? Oczywiście, bo trener nie patrzy na tego zawodnika. On tylko ma gdzieś tam kątem oka, że ten zawodnik cały czas tam jest. A tak naprawdę 3 sekundy teraz się znowu liczą, gdzie mamy 3.0 na zegarze. A który teraz sędzia powinien, wszyscy, czy on, ten sędzia? Tu masz sędziego, który ma to super i on to obserwuje. On widzi tego gracza. I on obserwuje, teraz wszedł, 3 sekundy i on dostaje w tej 3 sekundzie podanie. To podanie do niego nie dochodzi. Ale gdyby doszło, to wciąż jest zawodnik legalny. Trener protestuje, że są 3 sekundy. A jak to te 3 sekundy w głowie się odmierza, czy co? Tak.
Tak, bo nie jesteś w stanie kontrolować zegara, musisz to sobie... Ale to też nie ćwiczymy. Jest łatwe. No nie jest łatwe, ale też umówmy się, 3 sekundy nie liczymy co do dziesiątych, tak? To liczymy około, no bo to jest... To też nie chodzi o to, żeby kogoś złapać. Trzy miejsce zipi, panie Adamie. To tak jak, no. Mamy drugą sytuację. Ten trener kontroluje tą akcję oczywiście. Grają w okolicach 3 sekund i nagle pojawia się zawodnik, który rzuca po długiej akcji. Ten trener go nie obserwował, ale wiedział, że jest gdzieś na dole. Zobaczcie, co pokazuje. 3 sekundy? 3 sekundy, że były 3 sekundy. On nie może uwierzyć, że nie było odwizane. Andrzej, nie było. Zobacz. Ale ja nie dziwię się, bo on nie obserwuje dokładnie tego gracza. On dla niego stał gdzieś tam na dole. Ale sędziowie powinni to wiedzieć, gdzie on stoi. I on stoi cały czas poza polem 3 sekund i on w polu 3 sekund jest dokładnie, nie wiem, 1,5-2 sekundy. I podaje temu graczowi, który też był poza 3 sekundami i wszedł do pola. A mamy taką sytuację, że były 3 sekundy i sędzia nie odgwizdał? Oczywiście. A czy w tym meczu akurat nie? Ale nie, ogólnie. Dobre przykłady wziąłeś. No tak. Nie, no, ja chcę tylko pokazać tym przykładami, to jest kolejna sytuacja. Że trener nie miał racji. Znaczy nie, że trener, że trzeba zrozumieć, że każdy ma swoją rolę. Ja rozumiem, że trener ma precyzję. Zobaczcie, teraz jest, to jest akurat sytuacja, kiedy mamy zawodnika. To jest to, co mówiłem, że sędzia nie wytnie sędziemu błędu, nie? Nie. Ale to dlatego mówię, że no jest okej, okay, super, nie? To nie jest przypadek, że te sytuacje mam. To nie jest tak, że ja ich szukałem, tylko ja oglądając mecz też to sprawdzałem, tak? Bo możliwe, że żeśmy się pomylili. Ale o, tutaj masz 7 sekund na zegarze. Wchodzi Kulik i on w tym momencie wyszedł. Ale trener tego nie widzi, że on wyszedł. I on po 6 sekundach dostaje piłkę pod koszem. On jest przekonany, że on tam stał 3 sekundy. Zobaczcie, pokazuje 3 sekundy do sędziego. Ale rolą sędziego w tej sytuacji jest, żeby zobaczyć, że on wyszedł, dotknął 2 stopami i te 3 sekundy kasujemy i liczymy od nowa. Także to nie jest łatwy przepis, ale zgadzam się, że sędziowie powinni więcej zwracać na niego uwagę i ma duże znaczenie, jak długo przebywają zawodnicy, którzy nie uczestniczą w akcji. I powinni to być odgwizdywane. I taki gracz, który stoi tam 5 sekund, musi być gwizd. Druga sprawa to gwizdanie fauli podczas rzutu, nie wiem, zdobycia kosza. Tak to, o to ci chodziło? Tak, masz teraz to zapytać. Jest takie, że teraz często idzie w to, a to już też mi sędziowie tłumaczyli, nie? Że jak patrzą, czy wpadł basket. Jak wpadł basket, to nie gwizdzą faulu. Jak nie wpadł, to zagwizdzą, nie? Czekają, że upłynność akcji, nie? To teraz kiedy jest coś takiego, nie? Tak to mam tłumaczone, że czy faul lekki, czy nie miał wpływu, czy miał wpływ. To teraz kiedy jest 2+1, a generalnie no faul to jest korzyść, nie? Bo jak goś łapie 5 fauli i spada. Musiałem w meczu finałowym Wilku mi złapał 4, musiałem go przyzimować na ławce, no to korzyść ma drużyna przeciwna, nie? No już to jest trudne, ale no... Tak, znaczy my nie rozpatrujemy korzyści, bo jest coś takiego w przepisach, jak korzyść, nie korzyść, jak, tak w skrócie. Mówimy o tym, co postawiło zawodnika w niekorzystnej sytuacji. Tylko my nie rozpatrujemy tego na zasadzie, że korzyścią będzie, że zawodnik spadnie za 5. To nie chodzi. My rozpatrujemy to w danej sytuacji. I teraz przyszło ileś tam lat temu taka nazwa marginal contact ze Stanów, tak? Marginal contact. Co to jest marginal contact? Marginal contact to jest kontakt, który nie ma znaczenia. Czyli my oceniamy, że dany nielegalny kontakt nie ma wpływu na grę gracza. Czyli zdarza się, że zawodnik nawet w akcji rzutowej jest na przykład dotknięty gdzieś w biodro, ale nie wyprowadza go z balansu. On sobie normalnie kończy bez problemów tą akcję i zdobywa punkty. I w takiej sytuacji jesteśmy instruowani, żeby nie gwizdać faulu. Natomiast jeżeli w tej samej sytuacji idzie zawodnik spokojnie do kosza i jest na tyle mocno popchnięty w to biodro, że traci balans i faktycznie przez to on nie trafia do kosza, to oczywiście gwizdżemy. I często sędziowie, nie mając pewności, jak duży wpływ ma ten kontakt na dalszą akcję, czekają, czy piłka wpadnie do kosza, czy nie, jak zostanie ten rzut wykonany.
Trochę jest to naciąganie, jeżeli ktoś czeka tylko znaczy, czy padną punkty, bo to nie jest jedyna korzyść, tak? To nie jest ta korzyść tak samo jak te pięć fauli, tak samo czy zdobył punkty, czy nie, bo chodzi o to, czy postawił go w niekorzystnej sytuacji, czy miał trudniej z rzutem, czy nie. I to powinni sędziowie oceniać i tak staramy się to oceniać. Zdarza się, że opóźniamy gwizdek, co też może być źle interpretowane, ale opóźniamy gwizdek właśnie, żeby zobaczyć ten efekt. W momencie kontaktu jeszcze nie widzimy, jaki efekt miało to na ruch gracza. Tak, ale często... Rozmawialiśmy o tym, że jednak kontakt nadal, jak ja kogoś atakuję, chcę kogoś, ktoś mnie podpycha. W teorii nie ma to wpływu na grę. Ja ci mówiłem, we mnie w środku już ląd krótki, ja już się jestem zagotowany, bo ktoś mnie, wiesz, ktoś mnie popchnął i potem w głowie, jako zawodnik jestem już wybity trochę z rytmu, że jednak, kurde, ktoś mnie faulował, ale oddaje rzut i już, wiesz, tam już jest ta zaburzona taka jakaś dynamika, jakby ten automatyzm. To jest moja perspektywa zawodnika. Tak, oczywiście. I mnie to, mi to przeszkadza, ten przepis, że to nie miało wpływu na akcję. No właśnie miało, zawsze będę to powtarzał, bo już się zagotowałem 3 sekundy wcześniej. No tak, ale czy gotujesz się po malutkim kontakcie, czy gotujesz się po kontakcie? Ja się gotowałem od razu, jak mnie ktoś tam, wiesz, kontakt łapał, dupę wystawił szeroko, wiesz, no, też szukałem oczywiście, ale często, nawet teraz widzę, że wiesz, chłopak został lekko popchnięty, stracił piłkę sekundę później, bo troszkę lekko balans i nie było gwizdku, wiesz, ja nie oceniam. To jest błąd, tak, bo jeżeli on stracił balans i nie było gwizdka, to jest błąd sędziowski. Wiesz, to się wydarzyło tak dosłownie, on niby biegł dalej, ale później gdzieś tam go to wybiło, jakby. Trudne są sytuacje oczywiście. Oczywiście, to tutaj znowu to jest też doświadczenie, tak, i to, co ty powiedziałeś o tym, że wyprowadzać to z równowagi, to jest znowu wracamy do tego, co nazwaliśmy kontrolą gry. Bo jest wiele kontaktów, które powtarzane regularnie spowodują, że się może skończyć bójką. I czy reakcjami takimi, tak? Że ty, często jest tak na meczu, że jak nie gwiźniemy jednego faulu, to ten zawodnik wkurzony leci i tam robi niesportowy. Tak. I to my to musimy wziąć na klatkę, że to są nasze błędy, że tu nie odwiedzaliśmy faulu, pozwoliliśmy zawodnikowi się zdenerwować, a następnie musimy odwiedzać faulu sportowy, bo nie ma wyjścia. To też rola trenerów mi się wydaje na każdym stopniu, że po prostu chyba trzeba na więcej pozwalać na treningu, nie? Żeby to nie wybijało się z rytmu później właśnie takie tego typu pierdoły. Nie? No bo to są też często pierdoły, nie? Ktoś się lekko ten... Właśnie któryś z trenerów to też mówił, nie wiem, czy to, a może Filip Koenig, albo któryś z trenerów mówił o tym, że w Hiszpanii tak, ta gra jest bardziej fizyczna. Może, ale to znowu tutaj ale to trzeba od maleńkości, taki jak po prostu już nawyk, nie? Że nie rusza cię nic w zasadzie, nie? No i tutaj potrzebna jest komunikacja trenerzy-sędziowie. Mówię jako ciałach, które tymi zarządzają, żeby powiedzieć, dobra, chcemy, żeby w Polsce, nie wiem, grać na większym kontakcie. I poinstruować sędziów, dobra, musimy tak sędziować, bo trenerzy oczekują, że ten zawodnik ma czuć kontakt. No to jest, tak jak ze wszystkim, praca do wykonania. Pytanie z Facebooka JJ Buka, tak jest. Z czego trener byłby bardziej dumny? 3 młodzieżowe mistrzostwa Polski, 0 zawodników ze znaczącą rolą w ekstraklasie, czy 3 znaczących zawodników w ekstraklasie i koniec mistrzostw Polski skończone na ćwierćfinałach? Nie wiem, czy dobrze przeczytałem. Wiadomo, że zawsze mi mówili i na studiach i gdzieś tam wszędzie, że rolą trenera jest wychowanie gracza do ekstraklasy czy do kadry Polski, tak? I to jest rola trenera, tak? Jeżeli za tym idzie jakieś tam mistrzostwa Polski po drodze, bo masz fajnych 2-3 graczy, którzy mogą gdzieś tam zaistnieć i siłą rzeczy masz mocną drużynę i zdobywasz po drodze mistrzostwa Polski, gdzie ktoś to też wymyślił i to wcale na świecie są tak mistrzostwa rozgrywane, no to ciężko powiedzieć, że nie gramy, bo chcemy wychowywać gracza, tylko no gramy już wtedy o zwycięstwo. Oni też wtedy się uczą, bo jest presja, sędzia, kibice, drużyna przeciwna i to też jest jakoś dla nich nauka. I wiesz, no ja zdobywałem 3 mistrzostwa Polski w WKK, zanim miałem przerwę i tak naprawdę z drużyny młodzików gdzieś tam w Ekstraklasie na chwilę zaistniał Janek Grzeliński, potem w kadetach już było tych graczy troszkę więcej, bo Daniel Szymkiewicz gra w Ekstraklasie, Filip Truski, który był u mnie też sezon, też gra w Ekstraklasie. W juniorach już potem było też inaczej, bo z tej drużyny juniorskiej gra Piotrek Niedźwiecki i Kuba Kolner na poziomie pierwszej ligi, więc to idzie w parze, ale
no wiadomo, że fajnie jest mieć graczy gdzieś tam na górze, tak jak miałeś gościem, była Klaudia Niedźwiecka, tak, gdzie wspomniała, że pierwszym trenerem byłem ja i to jest super, bardzo miłe, fajne, że po iluś tam latach może spotkać tych graczy gdzieś tam są na górze i przebić piątkę i mają fajny masz kontakt z nimi, więc na pewno, bo tak o tych mistrzostwach Polski to pamiętasz, że zdobywałem gdzieś tam kiedyś medal jakiś, no nie pamiętasz, pamiętają tylko ci ludzie, którzy gdzieś tam grali, a gracz zostaje na dłużej, jeszcze jak idzie gdzieś do góry, więc na pewno mieć, wychować gracza do kadry Polski czy do Ekstraklasy, to jest fajna sprawa. Kuba, pytanie do ciebie ode mnie. Już ustaliliśmy, że cholernie trudna praca, im więcej rozmawiamy ze sobą, to ja cały czas, wiesz, się uczę i jakby zawsze doceniałem, ale tak, wiesz, inna perspektywa i naprawdę ogromny szacunek za to, jaki jest ten zawód, no ale zauważyłem tendencję, zwłaszcza w NBA, że zawodnicy już się nie szczypią i oficjalnie atakują sędziów kosztem kary, czy na konferencjach prasowych taką osobą był Fred Van Vliet, który no mocno cisnął, już przeklinając sędziów, że przeszkadzają po prostu i tak dalej. To jest niebezpieczne. Twoim zdaniem, moim zdaniem też już jest niebezpieczne, skoro taka jest właśnie, taka jest tendencja. Na pewno, bo wiesz, no, abstrahując od mojej osoby, ale generalnie no, nie ma sportu bez sędziów, tak? Są potrzebni sędziowie, jest taka rola, która musi być wykonywana na meczach, a ogólnie na świecie, nie tylko w koszykówce, ale we wszystkich sportach, nawet w piłce nożnej, jest coraz większy problem z osobami, które chciałyby zacząć sędziować. Jednym z powodów jest właśnie to, jaki obraz jest sędziów w mediach. Myślę, że taka wypowiedź zawodnika na konferencji nie przysporzy chętnych do sędziowania. Tak? I pytanie, czy do tego dążymy, no bo rolą sędziego jest... Co? Nie jest, to sędziowie nie robią tego dla glorii, chwały. To tak jak trener nie wychowuje trenera kadry po to, żeby dostać za to puchar, bo nie dostaje chyba takiego pucharu. Chyba nic. Niestety, ani żadnych innych gratyfikacji. Tak samo nikt nam nie gratuluje poza jakimś ścisłym gronem, że posędziowaliśmy super mecz. I naszą rolą nie jest tam wygrać. Naszą rolą jest jak najlepiej poprowadzić zawody, które będą jak najbliżej, znaczy jak najfajniejszym sportem, czyli w naszym wypadku koszykówką. Czemu tak się dzieje? Myślę, że jest takie generalne przyzwolenie społeczeństwa od małego właśnie, od tych rodziców, którzy na młodzieżowych atakują sędziów, nawet wtedy, kiedy się kompletnie nie znają, kiedy nie mają pojęcia o przepisach. Ja może jako ciekawostkę powiem, mam syna, który no nie gra w koszykówkę wyczynowo, ale ostatnio zaczął się strasznie interesować, kibicować, chodzić na mecze, więcej niż ja, zaczął oglądać moje mecze, oglądać mecze Śląska i tak dalej. I jedno z takich reakcji było, że zaczął nagle mi wysyłać jakieś sytuacje. Mówi, zobacz, co tutaj sędziowie gwiznęli. Zobacz tam, mówi, o tu jaki wałek. Ja tak powiem, no, z uśmiechem na twarzy, ale czasem mówię, a wiesz o tym, że ten zawodnik tam stał w półkol. A to jest taki przepis? A no właśnie, ale przed chwilą powiedziałeś wałek. Ale nie znasz przepisu. Nie możesz się tak wypowiadać. Tylko, że to jest trochę inna dyskusja. Ale on również nas zaczął krytykować, podśmiewać się, tak? Że zawodnik nie trafił spod kosza, że nie trafia wolnych, że ten rzuca 10 razy za 3 i nie trafił. No i ja zrobiłem bardzo prostą rzecz. Poprosiłem jednego z trenerów Śląska, żeby z nim przeprowadził ileś tam treningów takich rzutowych, żeby zobaczył, jak to jest trenować taki rzut, ile to jest pracy, jak to łatwo jest do tego kosza, bo on sobie tam grał amatorsko, to bez znaczenia, ile razy on sobie tam trafiał, ale żeby zobaczył, jaka praca musi być wykonana. Jeden z takich treningów miał z chłopakiem, który gdzieś tam gra w kadetach chyba, w Śląsku czy WKK i też zobaczył, jaka to jest praca. I nagle nabrał większego szacunku do tego. Myślę, że im więcej wiemy o sporcie tym i o tym, co o tej funkcji, którą gdzieś tam oceniamy, tym bardziej powstrzymujemy te słowa krytyki. Bo często naprawdę jest krytyka za coś, co jest akurat dobre. No. Dlatego ten podcast jest z tobą. Żebyś właśnie. No tak, ale ratował ja dobre myślę, że imię tutaj sędziów. Powiedzmy, wszyscy szukają jakiegoś rozwiązania, ale myślę, że ja moim zdaniem, im więcej będzie wymiany informacji pomiędzy trenerami, sędziami, kibicami, im więcej będzie edukacji, tym będzie lepsza atmosfera na meczach. Co tu dużo mówić? No,
pod PLK powinien być taki program z sędzią, wiesz, co tydzień analiza, tak jak pan Sławek w Kanal Plus siedział, czy tam pan, nie wiem, pan Sławomir z Radomiaka chyba był taki sędzia. Bardzo by to było potrzebne. Zobaczymy, czy to się wydarzy. Ale to jest już nowe ocenianie, a ja myślę bardziej o czymś takim edukowaniu. O tym, no ocenianie z edukacją od razu. Taką edukacją, właśnie opowiadaniu o przepisach. No to co my nawet robimy, nie? Tak, ale no co tydzień, z każdej kolejki. Ja też taki przykład podaję, jak nie wiem, czy ja tam mało się interesuję piłką nożną, ale mam wujka, który kiedyś dawno temu sędziował piłkę nożną i była taka sytuacja, który zresztą był zamieszany sędzia VAR z Polski, pan Listkiewicz, młody. I tam była ta sytuacja z karnym, czy tam powinien być... Nie, ze spalonym, przepraszam. Czy dobrze, czy źle. I nawet jego tato gdzieś tam w komentarzach bronił go, że dobra decyzja, że z jakiegoś tam ujęcia było widać. No i potem było mnóstwo memów, jak to jest przecież ostatni obrońca i taka kreska, i jak to możliwe, że to nie jest spalony i tak dalej, i tak dalej. No i mówię, no, coś w tym musi być, że wszyscy mówią, że kibice narzekają, a tutaj wstaje gość i mówi, dobra decyzja. No i zadzwonię do wujka, w którym czasami rozmawiamy o różnych rzeczach, on mi powiedział, przepis mówi, i nie wiem, czy to kto, czy ile osób wie o tym. Mówi, co to jest spalone, bo nie wiem, czy wiecie. To, że musi być zawodnik ataku, tak? Między zawodnikiem ataku musi być jeszcze obrońca. No ale to nie jest, to jest pół przepisu, bo przepis mówi, że musi być dwóch graczy. Z czego jednym jest bramkarz zwykle, ale to nie musi być bramkarz. W tej sytuacji było tak, że bramkarz wybiegł i przez moment bramkarz był za tym atakującym, a przed atakującym był tylko jeden obrońca. Czyli co z tego, że był obrońca, jak był tylko jeden, a musi być ich dwóch. Czyli zwykle jest bramkarz i obrońca. I nagle, mając taką wiedzę, nagle, no tak, dobra decyzja, super, super decyzja. Ale to trzeba wiedzieć. Słuchaj, jakby tutaj sędzia na przykład zasłabł, mecz by był Śląska główny, by teraz był mecz, byś poprosili cię, żebyś dźwignąłbyś temat na tym? Nie. Na szczęście mają technicznego, który w tej sytuacji... Ale gdyby technicznego nie było. Nie. A sędziowałeś kiedyś piłkę nożną? Ktoś dla żartów ci poprosił? Tak, jak padła komuna i był taki mecz koszykówki na rynku, gdzie politycy grali. Na tej kostce takiej starej, takiej garbach, tam dostawili kosze takie przywiezione z Mieszczańskiej i politycy tam grali w tą koszykówkę i tam, wiesz, pierestrojka i wszystko. No i oni grali, ten mecz się skończył remisem i mówią, no to teraz piłkę nożną. Myśmy to sędziowali z Markiem Ciunkiewiczem i mówią, no to w piłkę nożną. Ale to posędziujecie, prawda? No i tak, żeśmy posędziowali. To jeden raz. Piotrek, pytanie do ciebie od Piotra Chudzyńskiego. Skąd ksywa Klama? A to jeszcze z czasów chyba kadetów z Śląska Wrocław. Ja pamiętam. Tak, to ten Artur Bayer wymyślił, że tak, że mam duży nos, jak klamka od zachrysty i tak już zostało i klama i tak zostało. I tam w środowisku wiedzą. No i dlaczego? Kolejne pytanie od Chudzyńskiego. Piotra, dlaczego nie jest pan już trenerem w klubie Oleśnicy? W jakich okolicznościach doszło do zakończenia współpracy? W środowisku krążą różne plotki. Skąd decyzja o pracy z młodzieżą? To już odpowiedziałeś. To o Oleśnicy. Jakie plotki krążą? To nie wiem. Nie wiem. W Oleśnicy byłem dosyć długo, bo 8 lat. Więc jak na trenera to chyba długo. I gdzieś tam na koniec sezonu gdzieś tam, wiesz jak to, zawodnicy gadają, coś tam, już tam szykowałem się, że już nie będę. No i na koniec sezonu, gdzieś tam na koniec treningu przyszedł prezes Marcin. No i powiedział, że jest inna koncepcja na przyszły sezon, że on chce to poprowadzić i chce spróbować jako trener. No i że kończymy współpracę. No i okej, no wiesz, to jest jego klub, jego decyzja. Ja zawsze miałem kontrakt na rok i rozstaliśmy się bez żadnego tam jakby żalu do siebie i na fajnych, wiesz, zasadach i tyle. No i potem się pojawiła ta propozycja z WKK, no i że wróciłem tak jakby do młodzieży, ale też kontynuując drugą ligę. I myślę, że dobrze wyszło. Okej. Okay. Zapisane, skreślone pytanie. Kuba, do ciebie. Zapisałem sobie coś takiego. Jaką dałbyś radę młodym trenerom, którzy pracują z grupami młodzieżowymi? Właśnie taką w stosunku do sędziów, którzy na przykład właśnie też są często młodymi chłopakami, nastolatkami, dziewczyny też sędziują. Rada, jak wiesz, wychować, bo różne, wiesz, widzę ławki, obserwuję ławki
i dzieciaki na, wiesz, 15-latkowie potrafią już syczeć, jak ja to mówię, do sędziów. Czego uczyć mają trenerzy właśnie w stosunku do sędziów? Jak ich edukować? Jakieś rady może? Czy wiesz, tutaj wchodzimy też za bardzo, ja nie odpowiem, nie będę teraz o trenerowi, jeżeli chodzi o rolę trenera a w stosunku do swoich zawodników, tak? Bo być może trener, nie wiem, chce wyzwolić jakąś specjalną energię, którą wyładował również na sędziach. Natomiast mi się wydaje, że bo ktoś też pytał, jaka powinna być rola sędziów w młodzieżowej koszykówce. Jeżeli zawodnik w wieku 15-16 lat nie nauczy się ruszać bez popełniania błędu kroków, to w Ekstraklasie, w Eurolidze czy w NBA będzie miał z tym problem. Może w NBA najmniejszy, ale będzie miał z tym problem. Jeżeli jeżeli zawodnicy nie nauczą się bronić nie używając rąk, no to będą mieli również problem. I myślę, że to jest wspólny interes trenerów, również nasz, bo my też chcemy sędziować jak najlepszą koszykówkę. I wcale to nie jest tak, że my chcemy gwizdnąć 60 fauli i dostajemy za to specjalny puchar. Nie ma czegoś takiego. Albo 93. Albo 93 i nikt nas za to nie chwali i nie mówi, ale żeście super 93 razy gwiznęli. Tylko też chcemy sędziować jak najlepszą koszykówkę i uczyć się na najlepszej koszykówce. Myślę, że podobnie jak do swoich zawodników powinni podchodzić też do tych sędziów, którzy oni też się uczą. Ja bardzo dobrze pamiętam, kto był trenerem, jak sędziowałem swój pierwszy mecz na boisku. Ty byłeś przy grupach młodzieżowych najpierw, sędziowałeś grupy młodzieżowe? Oczywiście, każdy musi przez to przejść. Jeszcze w tym, kiedy ja zaczynałem, to miałem o tyle łatwiej i fajniej, że brakowało sędziów, często sędziowie nie przychodzili na mecze, które mieli wyznaczeni. Czy mi się przypomniał pan Wiesław, to chyba od razu z grubej rury poszedł, czy nie? No myślę, że nie. Bo to inne czasy też były chyba, nie? Ale to nie ma tak, że ktoś, nie wiem, jestem sędzią, chciałbym sędziować PLK, nie? Mi się tak kojarzy, pan legenda Wiesław Zych od razu poszedł na ostro. No, trzeba by go zapytać, no. Ale mogę już gorąco jest, to już mogę coś przekłamać. Wiesz, wtedy nie było jeszcze tyle wideo i jakbyśmy zobaczyli jego pierwsze mecze, to też byśmy się pewnie pośmiali. No. Wiesz, no to tego się nie da, to nie da się z tym po prostu urodzić. I ja też oczywiście sędziowałem. Miałem akurat to szczęście, że moje pierwsze mecze, chyba z pierwszych 10 meczów, to byłem wyznaczany jako sędzia taki tam przy stoliku, stolikowy. I przychodziłem, nie było sędziego i skakiwałem na parkiet. I moim pierwszym meczem, to pamiętam bardzo dobrze, to sędziowałem mecz juniorów. Grali chyba Śląsk za Stalem. To był mecz na szczycie. Który to był rok? I to był rocznik 71, w którym grali wszyscy, no, o panie, kurwa, tam trener Hnida i tak dalej, wiesz. Wszyscy zawodnicy tam, Turek, Zieliński i tak dalej, tam wszyscy gracze grali. Ja, wiesz, ja ich, bo oni wtedy już też się o Ekstraklasę ocierali, czy grali w Ekstraklasie, więc dla mnie to było jeszcze dodatkowe przeżycie, a ja, który nie miałem pojęcia o sędziowaniu wtedy. I musiałem sobie jakoś z tym radzić. I teraz, jeżeli ten trener Hnida by mnie tam zniszczył, zabił, no to może by to był mój ostatni mecz, no, nie wiem. Więc to też trzeba zrozumieć, trzeba docenić tych ludzi, którzy chcą dzisiaj sobie być sędzią. Tak, bo tak jak mówisz, ci młodzi, którzy na telefonach, i teraz nagle ten młody na telefon, idź, bądź sędzią. To naprawdę trzeba chcieć bardzo, żeby zostać dzisiaj sędzią, słuchając to, co mówią zawodnicy, co się wypowiadają, ile problemów jest na różnego rodzaju meczach w stosunku do sędziów, co potem się pisze o sędziach. Myślę, że to nie jest łatwy temat. Dzwonią do ciebie. Można ten wyłączyć. Ja jedną rzecz swoim tym chłopakom powtarzam i to rzeczywiście jest, tylko to z wiekiem nabrałem, jak już nie gram, to, no, to jest mi łatwiej oczywiście, bo jak się gra, to są emocje, widzę po nich, żeby nie tracić energii na dyskusję, bo później chłopak siada i mówi, zobacz, nie miałeś racji, nie, bo totalnie, ile straciłeś energii na to, poświęciłeś się konkretnie temu człowiekowi, zobacz, ile czasu straciłeś, mocy, bo to też wyczerpuje psychicznie podczas meczu, że fizycznie ciśniesz, a nagle, nie wiem, 5 minut skupiasz się na tym, czy był faul, czy nie było faulu, czy to dobra decyzja, czy nie. I to uważam, chyba przeszkadza, nie? Koncentracji. Moim zdaniem to przeszkadza. Mi to zawsze. Za każdym razem, kiedy wchodziłem w dyskusję, zwłaszcza na początku meczu, to mnie rozwalało.
Ja też myślę, że to jest też, jak tak obserwuję, to też niektórzy gracze może się tym nakręcają. No nie wiem, taki gracz na przykład był wspominany przez ciebie wielokrotnie, trener, a kiedyś zawodnik Griszczuk, tak? No. Który był... sędziowie się go wręcz bali w jakimś sensie, no bo on protestował wszystko, wszędzie latał, był na całym boisku, podważał wszystkie decyzje, ale być może jego to nakręcało, bo był równocześnie najlepiej rzucającym i bardzo dobrze grał. Jak, wiesz, ale ja na przykład tak się zastanawiałem ostatnio, Jordan, ile miał technicznych w swojej karierze? Dobre pytanie, nie wiem. Na tą ilość meczów, jaką rozegrał. Mało? Dużo. Dużo czy mało? Dużo. A mało? Nie, no pytam, zgaduję. Ja nie pamiętam jakoś wielu sytuacji, w których Jordan, bo wiadomo, że jak Jordan coś zrobił, natychmiast było wszędzie. Konkurs, mamy zagadkę. Policz, ile Jordan da. Ile Jordan, ile Paul Gasol, na przykład taki gracz, który przegrał tyle sezonów i w Europie, i w NBA, czy Nowicki. Ja sędziowałem Nowickiemu gdzieś tam w turnieju towarzyskim przed mistrzostwami Europy Gwizdania Technicznego, to przyszli z Federacji Niemieckiej, że to jest jego pierwszy techniczny w reprezentacji. A to była końcówka jego kariery. No więc to też świadczy o tym, że ci gracze się koncentrowali bardziej na grze niż na tym, czy sędzia, a na pewno też były błędy na nich. No nie jest to łatwe. Natomiast szacunku przede wszystkim trzeba uczyć od początku, bo to też, wiesz, jak widzisz, że trener ryczy cały czas, zwłaszcza w tych młodych grupach, nie? Bo są też tacy, co kontestują prawie każdą decyzję, to później ekipa przejmuje tą energię i cała ławka to robi. Nie? I jest, tak, no ja też szanuję tych trenerów, którzy kontrolują swoją drużynę, tak, szanuję. No, mam respekt do tego, że i często mówimy, jak się przygotowujemy do meczu, że w tej drużynie najważniejsza jest kontrola i komunikacja z trenerem, bo on kontroluje całą drużynę. Ale też to widać nawet na rozgrzewce, czy po rozgrzewce, jak są drużyny, w których trener ma dużo mniej do powiedzenia. Po prostu nikt go nie słucha. I potem, jak ci zawodnicy zaczynają atakować sędziów, on również nie może nic z tym zrobić. I wszyscy zajmują się wszystkim innym niż graniem i wykonywaniem również jego poleceń. Także to też są takie rzeczy, które ja, obserwując na boisku, uważam, że trenerzy ten na pewno musi atakować sędziów, w sensie nie kulturalnym, ale musi zgłaszać pewne problemy, tak? To, co widzi. Tu nas faulują, to jest dla nas ważne. Tutaj nie gwizdnęliście zasłony, a to jest dla nas ważne, no rozwala to zagrywkę. Ale nie, myślę, że zawodnicy powinni zająć się bardziej grą i próbować okiełzać te złe emocje, które, no wiadomo, jak w każdym sporcie jest ich dużo. Na szybko, top 5 ulubionych zawodników WKK. 19. Odpowiedź na to? Kamil Kubiak. Kamil Kubiak. Wszystkich bardzo lubię i wszyscy zabawili. I powiem ci, że każdy z nich dał, tak jak gdzieś tam powiedziałem w wywiadzie, że każdy z nich potrafił jakby swoje ego schować gdzieś tam na dole i przełożyć to na dobro drużyny, bo każdy z nich potrafi zagrać. Zaczynając od Patryka Rosowskiego, Aleksa Walczaka, Maćka Zabłockiego, Wilka Kowalczyka, Kubiaka, Josha, który daje niesamowitą energię tej drużynie i tak naprawdę dzięki niemu cała atmosfera, która była trzymana, dlatego tak wysoko doszliśmy i wiesz, utrzymał nas w meczu z Zieloną Górą w półfinale, gdzie zapalił 4-4 w pierwszej połowie i dzięki temu trzymaliśmy wynik. I tak naprawdę to jest sukces całej drużyny, oni muszą w to uwierzyć. Moja córka fajnie powiedziała, jak wróciłem w niedzielę tam o 22 do domu po finałach, gdzie wiesz, przegrałeś, mogłeś wygrać, przegrałeś, byłeś mega wkurzony, a ona 2 dni wcześniej wróciła z OM-ów i też zajęły drugie miejsce, srebrny medal. Żona się pyta, jak tam ten... W Łańcucie. W Łańcucie były, tak, na OM-ach, tak. No nie, Filip nie prowadził tego. To prowadził Mikołaj z Bartkiem, tam trener Krzak generalnie też tam był w tej karze, ale nie mógł pojechać. I one zajęły drugie miejsce z Wielkopolską i to był bardzo duży sukces, bo gdzieś tam w grupie wygrały z Pomorskim, nie mogły nigdy z nimi wygrać. No ale reasumując, żona się pyta, jak tam ten, no wiesz, no, wkurzony tego... A Zośka mówi... Do mnie już doszło, że srebrny medal to wielki sukces. I tak jest. Wiesz, na drugi dzień, jak już przespałem się, to też do mnie doszło. Wiesz, jest niedosyt, ale to naprawdę duży sukces dla tego zespołu całego. Jeszcze raz gratulacje. Pytanie do ciebie. Może nie konkretny, ale takie najmłodsze pokolenie w polskiej ekstraklasie. Najmłodszy jakiś zawodnik, który najbardziej świruje do was. Wiesz, taki jest... Jest ktoś taki? Nie chcę używać. Dawaj, no kurde, nie, dawaj, nie, może nie, się nie, uspokoi. Nie, wiesz, no
są zawodnicy, którzy mają gorące głowy. Odpowiem inaczej. Często zawodnicy, którzy przychodzą z pierwszej ligi lub z drugiej ligi. Do czego? Do ekstraklasy? Do ekstraklasy. Widać to też po zachowaniu, czyli prawdopodobnie sędziowie w tych niższych ligach dopuszczają do gorszych zachowań lub będąc liderem, czy nie wiem, najlepszym zawodnikiem tamten, to pozwalał sobie na więcej. I to w tych pierwszych meczach to się bardzo czuje, nie? Że przyszedł młody chłopak tam z pierwszej ligi i nagle tutaj skacze do sędziów, którzy są tutaj w tej lidze troszeczkę dłużej. Ale tak mówisz, gościu, spokój się. Ty dla Euroligę sędziuje, ty mi tu już fikał, kurde. Nie, myślę, że taki rozmów i powinien zrobić tak jak ten w Toronto Raptor. Wypadł z tego sali od razu. Masz to czy nie? Mam oczywiście, no wysłałeś mi to, więc to mam. Ale czy to jest trochę... No właśnie, bo jakby geneza jest jakaś, sprawdzałeś ten, jaka argumentacja, opowiedz o tej sytuacji, no bo tu też, to też jest ciekawe, jak sędzia bardzo zareagował. To jest NBA, tak? I w NBA to wyrzucanie zawodników, czy dyskwalifikacja zawodników, czy trenerów właśnie tak wygląda. To musi być show, tak? Że co, jak a czy oni jak tak to robią? Broni ten, co sędziował, wiesz, co śpiewał hymn. W Europie mamy zupełnie odwrotnie. W Europie Leslie Nielsen. Uczą nas, że takie decyzje powinny być bez emocji dawane i po prostu jest to ocena. To nie jest... Go home, to jest jeden z bardziej doświadczonych sędziów w NBA. Daje temu zawodnikowi, który nie był zamieszany w tę akcję, bo to nie jest jego faul. Ale ten nie wie, o co chodzi. Ale odszukałem... Ten też chyba nie wiedział, ten drugi sędzia. No właśnie, tutaj jest taki filmik, w którym gość tłumaczy. Co to jest? Musisz odpowiedzieć na ankietę, czy był faul, czy nie. Tutaj on tłumaczy, to można by było puścić jeszcze z głosem, ale on tłumaczy, co tam się wydarzyło. I teraz, to też jest bardzo amerykańskie. Ten zawodnik... I oni to odczytują z ruchu jego ust, powiedział o oszukiwaniu sędziów. W Ameryce, jak ktoś opowiada, że oszukujesz, szczególnie jeżeli chodzi o sędziów, o policjantów, że jesteś skorumpowany, czy bierzesz łapówkę, to jest automat. Out. Tak? Tego nikt nie akceptuje. I on za to wyleciał. Za to, że coś powiedział, oni tam odczytali, że chyba cheating, czy coś takiego. I za to ten zawodnik wyleciał. A czy on wiedział, czy to był fał? Tak jak my, nie wiedział, bo to jest z drugiej strony, tam sędzia pokazał dość jasno. No ale jasno, co, twoim zdaniem może... takie trochę... Nie widać tego. Czy ale nie ogólnie, to przereagowanie... Znaczy ja mówię, w Europie takie zachowania nie pasują i my nie jesteśmy tego uczeni. W NBA może im to jakoś tam, nie wiem, pomaga w kontrolowaniu bardziej meczów. Ale zauważ, że zawsze tak było, że zawsze jak wychodził, jak tego, nie wiem, jednego z takich znanych jakichś tam zawodników wyrzucali, to też on tam koszulką rzuca, oni tam, że tak jak ten mówię, w nagiej broni Palazzo, jak tak, Palazzo tam wyrzucał wszystkich na meczu baseballu chyba. No ale Jason Tatum, oglądałem Basket Office ostatnio, był gwizdek, był faul, ale zrobił taki ruch, wiesz, na zasadzie, kurde, nie klasnął, od razu, nie? Ale nie wiemy, co krzyknął. Ale u nas też w lidze jest tak, bo do mnie mówią, panie trenerze, bez rąk, słucham. I wiesz, żeby nie machać rękoma, wiesz, bo ja, wiesz, reakcja rękoma i sędziowie od razu mam, technik mam, ale jak zrobisz to bez rąk i wiesz, pogadasz, to nie ma problemu. Ale to czasami jest silniejsze, tego się nie... Jak to można skontrolować? No tak, ale to jest... Ale, bo, wiesz, pokazujesz my... niezadowolenie, nie? Tak sędziowie. Właśnie, to co pokazujesz, bo to... Jak kibic... coś mówimy, to sobie nie słyszysz. Tak? Na przykład sędziuję z młodym sędzią, mówię, czemu ten trener na ciebie tak krzyczy, a ty nie reagujesz? On mówi, ale nie, on mi mówił tam tego, rozmawialiśmy. Mówię, ale ja nie wiem, nikt nie wie, o czym byście rozmawiali, bo byliście blisko siebie, natomiast trener cały czas robił to. Czyli jak czytają to kibice? I również drużyna przeciwna, no czytają, że ma do ciebie pretensje. I teraz możesz, tak jak mówił, był słynny trener Wujosewicz w Partizanie, który po gwizdku robił to i mówił good call. Tylko, że cała hala czytała to, że nie good call i wszyscy wyli i w ten sposób wzbudzał presję słynnego, słynnej hali Partizanu przeciwko sędziom.
To są triki, natomiast no, myślę, że to z tymi rękami to też tak są sędziowie uczeni. Chcę, komunikacja z trenerem tak, ale nie może być taka komunikacja, że trener ci tak wkłada, albo właśnie o, popycha, czy tam pociąga, czy coś i demonstruje faul, tylko przy pełnym respekcie rozmawiamy. Ja też nie zaprezentuję na trenerze, jak wyglądał faul, tak? Nie będę dyskutował, czego się czepiasz, tak? Tylko rozmawiamy spokojnie, co powinien na to wyglądać. Sędziowie jakby tak reagowali, to by było. No właśnie, to by było. A czy ty tak przerywasz czasami kontra, albo przerywasz podanie do kornera, tak o stoisz, niby wiesz, tam coś pokazujesz, to triki, jeszcze nie? Nie wjechałeś na ten lewy? Nie, znaczy to, bo tam czasami chcesz dostać technicznego, żeby wiesz, pobudzić sędziów do lepszego działania, to jest standardowo, że wiesz, że też zawsze byłem gdzieś tam sędziów uczony. Sędziów czy zawodników, bo ja wiem, nie, że sędziów, też nie, sędziów, nie, to ja zawsze technicznego chcę dostać, żeby sędziego, bo ja mówię, no dobra, no już pan dał technicznego, to teraz zacznijmy sędziować, nie? To dobrze podkręcasz. Podkręcam, ale wiesz, jak mówię, ja lubię, jak są fajnie inteligentni sędziowie, że potrafią, wiesz, poprowadzić z tą rozmowę i jest fajnie. I na przykład na tych mistrzostwach też się dowiedziałem, że po każdym meczu mieli tam chyba z sędzią jakimś ekstraklasowym omawiane mieli mecze. I to jest super, nie? Że siadali i oni tam omawiali mecze, gdzie zrobiłeś błąd, gdzie nie zrobiłeś. No i tak mi się wydaje, że powinno być. Ale też słyszałem, że scouting był przed sędziowski przed meczami. Kto jaki trener jest. Co mnie zdziwiło, że bo wiesz, tam gdzieś swoimi kanałami każdy gdzieś tam gada, coś tam wie, że miałem super opinię, że super gość i można z nim pogadać, ale jakbyś tu zapytał na Dolnym Śląsku, to nie bardzo, nie, wiesz. Nie widzieli tego klipu. Może nie widzieli, nie, no znają mnie, bo ja powiem tak, że ja nie jestem łatwy, no bo też trochę tam tych przepisów znam i też dużo pytam sędziów i ten, nie? Ale to i się ceni, to jest naprawdę zupełnie inna rozmowa. Tener nie ma być łatwy, no tener Obradowicz nigdy nie był łatwy, tak? I nadal jest, a jest najlepszym tenerem, powiedzmy ocenianym jako najlepszy tener w Europie. To nie chodzi o to, żeby rozmawiać merytorycznie, tak. I im więcej trenerzy, naprawdę ci najlepsi trenerzy znają przepisy. Wiesz co, bo prawda jest też taka, że ja z nimi spędzam 2 godziny dziennie na treningu. To jest 10 godzin w tygodniu jeszcze, wiesz, gdzie się spotykamy na obiedzie, w hotelu, rozmawiamy, na mecz jedziesz cały ten i z tymi chłopakami spędzasz, wiesz, 15-16 godzin, nie? A przychodzi sędzia i on 1,5 godziny, dziękuję, do widzenia, nie? To się nie zgadza. No jak? A sędzia spędza z nimi czas? Że z zawodnikami, tak? Zawodnikami. Nie zna tych zawodników, nie wie, co oni mogą, co nie mogą i tak dalej, więc może właśnie tam a propos tego pytania było, żeby też czasami sędziowie przyszli, porozmawiali albo wpadli na trening, nie? Zobaczyli, jak wygląda trening. Bo ja a propos tego ucinania tam, że zawodnicy rozmawiają, nie? To ja staram się też często, no to też takie zagrywki trenerskie, nie? Że staram się też często, jak widzę, że tam, wiesz, mój zawodnik zaczyna dyskutować z sędzią, mówię, Kamil, spoko, nie? Czy tam ktoś, mówię, super decyzja, świetny defense, nie? No pan sędzia się pomylił. I wiesz, ale ucinam rozmowę. A ty się denerwujesz. Ucinam rozmowę, mówię, super defense, lepiej bym cię nie nauczył, nie? Lepiej byś nie pobronił. A mówię, no ale pan sędzia miał prawo się pomylić, nie? Gwizdek i wiesz, i gość nagle z gwizdkiem nie wie, co się dzieje. Ucinasz rozmowę zawodnika z ten. Lubi sędziami się ten przekonać. Ja nigdy nie dam zrobić krzywdy swoim graczom, nie? Ja zawsze biorę na siebie, więc też tam u mnie chłopaki w klubie się śmieją, że wiesz, jestem sponsorem DZ Kosza, nie? Bo tam dużo za zapłacisz, zapłaciłeś już? Kurde, no ile? Pewnie. Za tą sytuację? No. Tak, za tą sytuację? 700 zł. Tak, a te dzisiaj też są płatne? No jak, no pewnie. Kolejny od trzeciego dostajesz. To ile, już z parę kafli zostawiłeś DZ-koszu, że u mnie ze mnie to taki wysoki budżet. Słuchaj, zrobimy turniej za trener, to, słuchaj, w tym. Trener się cieszą, śmieją, że zasponsorowałem Mikołajki DZ-koszowi. Jest taka opcja. Ja uważam, że okej, takie zachowanie, jak się tam wyrzuca, to tak, powinno być karane, ale uważam, że technicznie nie powinno być karane, bo to jest naprawdę to... Wiesz, jak to powinno być? To powinien dostać kasę, 50% powinien dostać sędzia, który dał dacha, wiesz, od razu. Od związku, nie? Ale jak policja, mandaty za mandaty, wiesz. A jest taki w związku, który, wiesz, wali techniczne w każdym meczu, chyba ma rekord techniczny. I to nie tylko mi, tylko każdemu jest taki gość, no. A co ciekawa statystyka, a kto jest tam? Jesteś w czubie, czy nie?
Z technicznymi? Nie wiem, ktoś robił jakieś statystyki. Nie wiem, teraz nie wiem, teraz na pewno nie, teraz młodzi sędziowie są szybsi. A technicznie to jest coś takiego jak trójka z faulem, na przykład na zwycięstwo? Tak w środowisku sędziowskim jest, no właśnie to... zajmę mu dacha. No tak jest. Ale wiesz, jak zasłużył, to jeszcze tak jest jeszcze lepsze, nie? Jak ja zaczynałem sędziować, to było tak, się mówiło, że im więcej technicznych, tym gorzej sędziowany mecz, tak? Taka no. była teoria. Teraz przez pewien, już do dłuższego już czasu, wręcz się sędziom wmawia, wpaja, że to jest normalna decyzja. No bo techniczny, dobry techniczny to jest taki, który pomaga prowadzić mecz, pomaga kontrolować uspokoić, mecz, tak? Wyznacza no. pewne granice. I on jest po prostu czasami konieczny, ale to nie chodzi, ja uważam, że nie powinny być kary finansowe. Zresztą jako dowód FIBA zmniejsza karę za technicznego, tak? Kiedyś było dwa i z boku, potem było jeden i z boku, teraz jest jeden, tylko rzut i koniec. I masz tylko jeden rzut, to jest bardzo mała tak, kara, więc tak. po co jeszcze karać? Oczywiście są sytuacje dyscyplinarne, które trzeba ukarać oprócz tego, finansowo jak najbardziej, bo musi być jakaś kontrola ligi nad zachowaniami, ale sam technicznie nie powinien być karany. A technicznie, nie wiem, za flop też jest karany? Dla zawodników? No. Nie, tam są jakoś tam, że... Znaczy dla trenera w drugiej lidze, bo teraz też dostałem. Za trzeci, od trzeci jest płatny, piąty, siódmy i potem każdy kolejny. Ja raz. W no. młodzieżowych nie wiem jak tam jest, jest tam płatny, a za nie, dla zawodników nie, tylko jest przerwa w meczu, nie? Następny, że masz dwa techniczne, to następny mecz musisz pozować. Raz tysiaka tak zapłaciłem, jest w drugiej lidze też? Młodzieżowych, w drugiej lidze chyba też. Tam. Raz tysiaka zapłaciłem w sezonie tam jak w Zielonej Górze grałem, trener Filip Polski, po prostu to był chyba... Ale nie wiem, fajnie. Tak, rok czy dwa lata przed zmianą tego przepisu, gdzie wiesz, dobry faul, nie? A ja grałem chwilę, chciałem się, wiesz, przypudrować. Jedna, dwie trójeczki, dwa, trzy dobre przerwanie szybkiego ataku, brawo Kamil, możesz na ławkę usiąść i tak dalej. I trzy razy przerwałem trochę za mocno w rundzie, no i kafla musiałem zapłacić, nie? Ale komu? Związkowi. Związkowi. Za, znaczy lidze. Ale za trzy to było niesportowe, wiesz, tam trochę... No teraz miałbyś łatwiej, bo teraz po drugim byś poszedł do szatni. To. Ale nie w meczu. Nie, w rundzie. W rundzie. Niesportowe faule? Znaczy, no chciałem przerwać akcję, nie? Raz zrobiłem semafor, wiesz, hebel taki. Drugi tam na pograniczu, trzeci taki, wiesz, dyskusyjny, no i tam kafla. W szoku, bo ja nie wiedziałem, że to jest... Tak, pamiętam. Potrącili z wypłaty, ale jakoś tam ten... dałem radę, nie? To taka anegdotka. Ostatnie pytanie, Kuba, do ciebie i będziemy kończyć. Tylko kto to zadał pytanie? A, zadał to pytanie Marcin Weigiel. Co się dzieje z poziomem sędziowania w ostatnich latach? Mam wrażenie, że niestety zdecydowanie się obniża. Dlaczego sędziom brakuje odwagi w podejmowaniu decyzji, mimo nawet dobrych pozycji, które zajmują? Czytam to mecz, możesz to wyłączyć. Czytam, że to jest mecz w Dąbrowie Górniczej z Łańcutem, gdzie faul był, nawet szef Kudlicki, pan Kudlicki się wypowiedział na ten temat. To rozumiem, że tak to do tego pije. Czy dalej jest pan w pionie szkoleniowym? Za moich czasów sędziego szczeblowego dawał pan bardzo profesjonalne wykłady. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Nie jestem w pionie szkoleniowym, czy tam w wydziale sędziowskim, nie szkole sędziów. Natomiast pytanie, no to są sprawy, które trzeba byłoby dokładnie zbadać, czy brak gwizdka to jest kwestia odwagi, czy może są inne przyczyny, bo to jest tak jak z tym moim synem, tak? Łatwo krytykować gracza, że nie trafił spod kosza, dopóki się nie sprawdzi, jak to jest, szczególnie na przykład na meczu, w końcówce meczu, tak? I też, bo w tym samym meczu była sytuacja, że zawodnik spod samego kosza nie trafił, o ile pamiętam dobrze, chwilę wcześniej. Więc trzeba by było wejść na parkiet i zobaczyć, jak to jest, żeby to zrozumieć. Akurat ten pan, zrozumiem, ponieważ był sędzią szczebla centralnego, to rozumie, że nie zawsze brak gwizdka czy błędny gwizdek wynikał z odwagi, czy z samego złego ustawienia. Po prostu czasami to jest nas zaskoczy, czasami nawet dobrze stojąc patrzymy, czy oceniamy nie to. Powodów na błędy jest naprawdę bardzo dużo. Także nie generalizowałbym. A czasami jest słabszy dzień, tak jak 0 na 10 z gry na przykład zawodnika. Też tak może być. Też samopoczucie, końcówka meczu, nerwy, no różne są powody. Ale tutaj odwagę bym raczej
Tam prawdzie było coś wspomniane o młodych graczach, o młodych sędziach, czym nie mają odwagi. Nie wiem, nie generalizowałbym. Pewnie co sędzia, to jest jakby też trzeba dotrzeć, tak? Dowiedzieć się, dlaczego ten sędzia mniej gwiżdża, drugi więcej. Może to jest kwestia też rozumienia gry, może kwestia oceny. Bierzesz pod uwagę fakt, że może za parę lat, przynajmniej w NBA, drony będą sędziowały mecz? No właśnie ostatnio o tym rozmawialiśmy. Ja kiedyś taką teorię zarzuciłem. Chyba tak gadaliśmy, tak? Że znaczy, nie, czwarty ja sędzia rozmawiałem... to powinien być dron, który lata nad boiskiem. Bo nie wiem, czy widziałeś, że już ten, że mają ten, i teraz wprowadzają od następnego albo jeszcze następnego sezonu, będą te powtórki wideo dla sędziów, będą w 3D. Bo często jest tak, że masz na przykład sprawdzasz czy za 3, czy za 2 i wiesz, masz wszystkie kamery, ale nic żadnej nie widać, bo akurat tu zasłania jakaś noga, tam ktoś i tak dalej. I teraz to co oni już mają, ten system w NBA, że taki mają czasami, że możesz sobie wziąć, poobracać tych graczy, to będzie w powtórkach. Jak ja o tym słyszałem i właśnie, że to ma tą, od której, bo to ta firma Hoka, która też tą hokej, która robi też powtórki w Eurolidze, ona ma to wprowadzić, ten system na wszystkich halach w NBA, no to oni prowadzą do tego, że w końcu moim zdaniem zaczną sędziować komputery. No, no tak może być to tak jak to w filmie Konopielka, no, to już nie będę, znasz tą sytuację, że co mi pod łóżko wejdzie maszynka, wiesz, bo oni tam chcieli maszyny jakieś, a to była taka zacofana wieś za błotami, za bagnami, a przyjechali ludzie z miasta i tam chcieli maszyny wprowadzać, nie? I to szybciej taka była piłka nożna, na pewno. Reakcja była. Polecam film Konopielka, ale to już mniej kontaktów, to prawda, że w piłce nożnej jest mniej kontaktów, więc pewnie będzie to łatwiejsze. I taki wielki gwizdek przez taki głośnik na stadionie. I wszyscy, piłka tych. Też tak można. Znaczy wiesz, jeżeli dzisiaj można stworzyć samochód, wszystkie samochody, które same jadą. Nie będzie, słuchaj, jak nie będzie sędziego, tylko co do maszyny się będzie tam warczał trener. Będzie taka maszyna i będzie z tych zawodników teraz do szatni przynosić. No. Takiego liścia, wiesz, będzie dostała od razu. W przejściu taki będzie ręka. Ale póki co myślę, że wciąż ten element ludzki musi być i koszykówka będzie chyba jednym z ostatnich sportów, który do tego doprowadzi. Pytanie było też takie do ciebie, jeszcze zadam. Czy... jak ocenisz poziom szkolenia grup młodzieżowych oraz trenerów w Polsce? Moim zdaniem jest będzie szło wszystko i idzie w górę, nie? Zdecydowanie, tak, prawda? Tak. Bo to jest fajne, właśnie widać to. Wiesz co, bardzo dużo też, wiesz, jest trenerów, którzy gdzieś tam robią indywidualne treningi i ci gracze też chodzą na te treningi, gdzieś tam podnoszą, jest większa świadomość. Tak jak Mroko, nie? I też jest wielu innych. Zresztą ja też prowadzę indywidualne, jak ktoś tam chce, to przychodzi do mnie, więc... Napiszcie. Więc to do nie Piotra. Ma z tym problemu, ale to jest, no, gracze są coraz lepsi, większa świadomość jest i wiesz, jest media, wszystko jest, to można zobaczyć i też do tego dążą, więc poziom będzie coraz wyższy. Czy chcecie na koniec coś o coś siebie zapytać, czy nie? Czy już wszystko wyczerpaliśmy? Ja bym tak, żebym rzucił taki temat na koniec właśnie odnośnie tego, co rozmawialiśmy, co się dzieje w młodzieżowej koszykówce, o tym, jak sędziowie, czy młodzi ludzie nie chcą sędziować, to jak kiedyś spotkałem pana Kolinę, który jest dzisiaj szefem sędziów piłki nożnej. Pierluigi. Tak. On opowiadał jak historię, której ja nie znałem, że jak były pierwsze mistrzostwa świata w piłce nożnej, to jak szukali sędziego na finał, to ten sędzia miał oprócz kontraktu, tam jakieś pieniądze pewnie dużo mniejsze niż teraz oczywiście, to miał zagwarantowane dwie rzeczy. Jacht w porcie, który na niego czeka, i ochronę, żeby mógł do tego jachtu z boiska prosto uciec. I to było dla jego bezpieczeństwa. On miał to zagwarantowane w kontrakcie, że jak coś się wydarzy, to on z tego boiska na ten jacht i w morze. I fajnie by było, jakbyśmy właśnie nie wrócili ileś tam lat wstecz, że sędziowie zaczną się bać sędziować, tak jak jest na niektórych, tam można na YouTubie znaleźć, co się na amerykańskich boiskach dzieje, gdzieś tam high school czy innych rozgrywkach, gdzie po prostu nie tylko trenerzy, ale i rodzice wpadają na boisko, dochodzi do rękoczynów z sędziami. No i w Stanach jest bardzo duży problem, żeby zrekrutować sędziów do sędziowania tych młodzieżowych rozgrywek różnych. To trochę smutne, co mówisz.
Znaczy, ja mam nadzieję, że do tego nie dojdzie tak szybko i coraz więcej dobrych rzeczy się dzieje. Nie wiem, a czy... może wszyscy takie chamy z bikolami powinni łysić, sędziować i już cyk, nie siadaj na dupie, wiesz, od razu, koniec, to nie ma dyskusji. No tak, to też nie jest rozwiązanie. Myślę, że taki wzajemny respekt, no w zeszłym tygodniu była sytuacja w Eurolidze, że trener Ataman, który po raz kolejny został zdyskwalifikowany, został pożegnany przez halę w Belgradzie bardzo nieprzyjemnie i on tam się wypowiedział, że to w ogóle tak nie powinno być. I parę dni później ten związek trenerski stanął w jego obronie i nie tylko jego, ale zaczęto tam, podali w tym oświadczeniu parę przykładów właśnie, gdzie zawodnicy, trenerzy, sędziowie są atakowani przez publiczność i to psuje obraz tego sportu. W Belgradzie na mecze koszykówki nie idą rodziny z dziećmi. Większość, 90% kibiców to są właśnie te osiłki. Słyszałem tak, że nawet w kontekście takiej wycieczki bardzo ryzykowny ruch jechać na mecz ligowy albo playoffy Ligi Serbskiej. Jak coś, to jechać tylko na Euroligę. Bardzo niebezpieczne. Można w ryja dostać po prostu tak o. No jest tam naprawdę... No... Tam ten kraj pokazuje, że jesteśmy bardzo blisko, no, żeby przekroczyć wszelkie granice. Tak? Zresztą, nie wiem, czy śledziliście, ale jak się kończyła finały ABA Ligi, no, na chyba 4 czy 5 meczów, żaden się nie skończył normalnie. Tak? Ostatni mecz trwał chyba 2 godziny, nie, 3 godziny, bo przerywali, bo opróżniali część hali, potem drugie część, bo się zawodnicy bali grać, a w konsekwencji trener Obradowicz, który powiedział, że w takim sytuacji nie będzie grał w lidze serbskiej playoffów, bo jest to po prostu nieskoszykówka. Było kilka takich meczów, w których nieco bałem się, to tak poczułem się zagrożony. Było tak, ale to miało też swój smaczek. Miało. Tylko żeby nie psuć tego widowiska, tak? Bo to, że jest hala jak w Żalgirisie, która napiera, która buduje drużynę, atmosferę, to jest fajne. Ale jeżeli zaczynają ci, co grają i ci, co sędziują i trenerzy zaczynają się bać o swoje zdrowie i chcieliby mieć ten jacht w porcie, który czeka na nich z ochroną, żeby uciec, no to już nie jest sport chyba na dzisiejsze czasy. No, ciekawa rozmowa, bardzo ciekawa, bardzo wam dziękuję. Aplikacja SERF to aplikacja bezpieczeństwa, dzięki której dowiecie się, jak pomagać ludziom. Pan Adam pewnie już ładnie wcisnął beleczkę, aparat wyciągniecie, kod QR ściągacie i macie tą aplikację. Praise the Wear, koszulki, Secret Spy Detective, jak potrzebujecie coś odzyskać, czegoś się dowiedzieć, to znajdziecie link w opisie. Sports Medic, co centrum medyczne, nasz partner EpuFlor, globalny dostawca nawierzchni sportowej. Jak potrzebujecie boisko do koszykówki na wiosnę, a już wielkimi krokami się zbliża, to zadzwońcie, zapytajcie się o szczegóły oraz mój obóz z moją żoną dla dorosłych w Polanie Jakuszyckiej. Zostało 6 miejsc na drugi turnus, 8-15 lipiec, na pierwszy turnus 1 lipiec, 8 lipiec, zostało jedno wolne miejsce, jeden pokój. Mogą to być rodziny, mogą być to koledzy, nawet jak kobiety są, które chcą pograć w kosza, dają radę, są takie, które grają. Zapraszam też serdecznie, obóz.hanas@gmail.com. To wszystko z mojej strony, chciałeś coś powiedzieć? Tak, oczywiście, chciałem, macie... bo mi w domu dać nie dadzą żyć, że pozdrawiam Hanie i Janka, bo to jeszcze, bo Zosi powiedziałem, ale Hankę i Janka muszę pozdrowić, żeby nie było potem zadymy w domu. Możesz jeszcze coś przekazać, nie? Orędzie, możesz zawodnikom powiedzieć, co będzie na sam nie wiem, co będzie na przyszły sezon, ale zobaczymy. Na przyszły trening chciałem powiedzieć, ale to w niedzielę trening poleci. To masz trening w poniedziałek? Co, mam trening w poniedziałek, ale w niedzielę gramy w drugiej lidze z Gimbasketem na siebie. To nic nie mówi. Właśnie, ja mam takie pytanie, a jak teraz skończyło się to mistrzostwo 19, to ta drużyna gra w drugiej lidze, tak? Czy... Tak, mamy jeszcze 5 meczów w drugiej lidze. Część w pierwszej lidze jeszcze trenuje, no i zaczynamy przygotowania. Teraz U17 będzie grało półfinały. Mhm. Ale to już jest inna grupa trochę, nie? Czy tam... Tak, troszkę inna grupa, ale ci chłopcy też tam byli u mnie z U19, ale no już tak zagospodarowaliśmy sobie czas, że będziemy teraz indywidualnie pracować z przygotowaniem już na przyszły sezon. Chcesz coś zareklamować, powiedzieć komuś?
Myślę, że powinniśmy wszyscy się próbować bardziej zrozumieć na tym boisku i wokół boiska i będzie na pewno lepiej. Kolejny pożyteczny odcinek z sędzią Jakubem Zamojskim. Kuba, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Piotrek, dziękuję ci bardzo. Jeszcze raz gratulacje za wielki sukces. Życzę ci kolejnych, panie Adamie. Ja dziękuję. No i oczywiście kibicom, że dotrwaliście do końca. Jak jesteście z nami, naciśnijcie kciuk w górę i do zobaczenia w następnym odcinku.